Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Bibliotece Tuwim, a naszym gościem jest Bartosz Jakubowski, autor książki, która tutaj jest prezentowana, ale gdybym krótko przedstawiał, to powiedziałbym podcaster, może influencer, bo jest człowiekiem, który odpowiada, jednym z tych, którzy odpowiadają za to, że do publicznej dyskusji wszedł problem wróczenia komunikacyjnego, dlatego mówię influencer. Kiedyś może... Tutaj się zgadzam. Tak, dzień dobry. Analityk, ekonomista związany z m.in. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, publikujący na łamach tegoż czasopisma internetowego oraz Nowej Konfederacji, też swego czasu, ale właśnie dziś jako autor książki Zderzenie czołowe, czyli opowiadając o tym, co wydarzyło się pod Szczekocinami, i umówiliśmy się, że ta rozmowa będzie traktowała o książce, ale też trochę szerzej o transporcie publicznym, być może. Spróbujemy. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Nie ograniczajmy się, ale też skupmy się na tym, co jest przedmiotem tej książki, która jest moim zdaniem szczególnym przykładem pisarstwa analitycznego, nie do końca reporterskiego, ale wypełniającego taką dość istotną lukę, która wytwarza się raz z tym, co się dzieje z mediami. A chciałbym zapytać o jedną rzecz, oczywiście związaną z przedmiotem tego spotkania, to znaczy o powód zajęcia się tym tematem, o to dlaczego, ponieważ przecież nie tylko koleją zajmuje się Pan analitycznie, i o to, jak tworzyła, jak budowała się wiedza o tym zdarzeniu, bo nie tylko chodzi o to, że tu był, genezą był dostęp do akt sprawy sądowej, ale też kontakt z ludźmi i docieranie do nich. Jest to pytanie o pewną kuchnię. To może od początku. Geneza tej książki jest może mało romantyczna, znaczy bym powiedział, że to może trochę śmieszne. To było jesienią 2019 roku. Wtedy Olga Gikiewicz, która jest redaktorką tej książki, którą Państwo może znacie, bo też ma kilka książek do roku, między innymi Nie zdążę, właśnie też książka w ogłoszeniu transportowym, miała swoje spotkanie autorskie w Klubie Jagiellońskim. Tam w grupie znajomych rozmawialiśmy, że Karol Tamer wydał swoją książkę, tak, Ostre cięcie, jeżeli Państwo pewnie jesteście w temacie, to też pewnie Państwo znacie. No Olga wyda swoją, Bartosz, kiedy wydasz swoją z nami do nią? No, ja mówię, ale o czym ja napiszę? No coś sobie znajdziesz. No i tak siedziałem miesiąc, drugi, trzeci, dumałem, zastanawiałem się, w końcu pomyślałem sobie, szukałem tematu, o tym nikt nie napisał, tak? No i potem w sumie w książce Karola Tamera jest rozdział o katastrofie w Szczekocinach, ale ja też miałem do niego, to może nie pretensje, ale jakby zwróciłem uwagę, że on jakby nie wszedł głębiej, bo w innych tematach potrafił wejść głębiej i robił to bardzo dobrze. Mówię, no, w sumie czuję niedosyt informacji, nikt się tym nie zajął, no to jeżeli będę zasady, jeżeli chcesz coś zrobić dobrze, zrób to sam. No ale że mając doświadczenie zawodowe, bo też byłem autorem ponad 12 opinii sądowych, akurat w innych sprawach, ale też głośnych, bo chodziło o wynagrodzenia dodatkowe dla wykonawcy autostrad budowanych właśnie przy okazji Euro 2012 i też później, i też wcześniej. Wiedziałem, że jakby podstawą do wyjścia w sprawie, która jest, no, bądź, która w końcu bądź skończyła się w sądzie, tak, i no, to są akta sprawy. Więc wiedziałem, że bez tego to nie ma mowy o tym, że w ogóle jakąkolwiek sprawę ruszać, bo po prostu bez tego się, bez zaglądnięcia w akta sprawy, jeżeli to się kończy w sądzie karnym, czy to cywilnym, no to jakby nie ma sensu się wypowiadać w ogóle w jakikolwiek sposób, bo ta wiedza będzie, no nawet nie ma podstaw tej wiedzy, tak, nie mówię, że będzie niepełna, to nie tak, że w aktach jest wszystko, ale ta wiedza będzie niepełna. No więc byłem zdziwiony, ponieważ sąd okręgowy w Częstochowie działa bardzo sprawnie i praktycznie tego samego dnia, kiedy moje pismo dotarło do sądu, dostałem z sądu telefon, że tak, sędzia, który wydał wyrok w tej sprawie, jest jak najbardziej jest chętny do tego, żeby udzielić dostępu, tylko musi pan poczekać, bo z akta są w prokuraturze krajowej, bo co jakiś czas prokuratora robi tam kontrolę różnych postępowań, które miały miejsce w przeszłości, no więc musi pan zaczekać. Chyba dwa tygodnie później zadzwonili, że można przyjeżdżać, więc
no, pierwsze dwa dni, to były dwa dni w sądzie w Częstochowie, bo tyle czasu poświęciłem na pierwsze jakby, pierwszą sesję jakby z aktami, no to powiem, że po pierwszym dniu nie mogłem spać po prostu po tym, co przeczytałem i no, moje jakiekolwiek wyobrażenie o tym, czego mogłem się tam spodziewać, to już pierwszego dnia no, po prostu wstrząsnęło. No a drugiego wiedziałem, że no, jakby tego tematu już z rąk wypuścić nie mogę, tak? I niestety chwilę później przyszła pandemia, bo zacząłem pisać książkę w lutym 2020 roku, więc to się niestety trochę przeciągnęło. Przy okazji też w innym sądzie wpadłem w paragraf 22, ten taki książkowy, to znaczy z jednej strony tam dostałem dostęp do, bo tam było więcej spraw, nie była jedna sprawa karna w jednym sądzie, bo tych spraw było więcej tak naprawdę. Więc wystąpiłem o dostęp do akt, ten dostęp dostałem, ale nie mogłem go dostać, ponieważ dostęp do czytelni w czasie epidemii mają tylko ci, którzy mają terminowe sprawy, czyli mają termin sprawy już wyznaczony, więc mogłem przekładać akta, ale nie mogłem. Więc no to tak a propos tego, jak różne sądy działają. Na szczęście sąd okręgowy w Częstochowie w pandemii też działał, więc mogłem jeszcze nie raz zajrzeć do tych akt. A jak docierać do ludzi? Trochę muszę tajemnicę sobie zostawić, ponieważ pierwsza faza docierania do osób zaangażowanych w sprawy była taka dość, można powiedzieć, no nie byli zainteresowani rozmawianiem. To była kwestia braku zaufania. Nie wiadomo, czy chodzi jakiś człowiek, zadaje pytania, kim on jest. Nie wiadomo, no ta druga sesja była bardziej udana. Tutaj jakby za pośrednictwem osób, które jakby wyraziły pewne zaufanie i jakby przy którym mogłem jakby pokazać, że nie jestem człowiekiem znikąd, tylko za ich pośrednictwem już udało się dotrzeć do paru osób, więc na przykład do skazanej w tym procesie karnym dyżurnej Jolanty S. udało mi się dotrzeć i do tej pory byłem, można powiedzieć, jedynym, nie czuję się dziennikarzem, ale niech to będzie, że niech będzie, że byłem jedynym dziennikarzem, którym z nią rozmawiam, tak? Nie chciałbym rozmawiać z innymi mediami. Na szczęście za pośrednictwem jej adwokata udało się to. Do wielu osób, do których dotarłem, nie mogę mówić, że nie dotarłem, bo muszę ich chronić niestety z uwagi na to, że działają w otoczeniu, które jest w środowisku, które jest bardzo hermetyczne i w którym no, obowiązuje taka dość chora lojalność. To swoją drogą jest też słowo, które zredefiniowałem sobie podczas pisania tej książki, czyli lojalność tak naprawdę, jeżeli cokolwiek oznacza, to jest to konserwowanie patologii, a nie jest to nic dobrego. Bo jak nazwać bycie lojalnym wobec czegoś, co wsadzacie do więzienia tak naprawdę? To trudno. To słowo kompletnie zredefiniowałem sobie podczas pisania tej książki. Co jeszcze? Powiedział Pan o aktach, o tym, że po zapoznaniu się z nimi po raz pierwszy nie mógł już właściwie tej sprawy wypuścić. To co tam było? Luki, które biły po oczach w procesie prokuratorskim, sądowym, do dowodzeniu domniemanej winy, czy? Najpierw, żeby dostrzec luki, najpierw trzeba zobaczyć całość. Na początku to raczej był ogrom zebranych materiałów. 80 tomów. Ponad, plus jeszcze materiały z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Swoją drogą jest to bardzo ciekawe, ponieważ od 2015 roku materiały Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych są ściśle tajne w Polsce. To jest też taka ciekawostka. Wtedy znowelizowano ustawę. Natomiast ja mam dostęp, znaczy miałem dostęp, tak? Udało mi się zajrzeć do tego, co zrobiła Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, ponieważ to, co jest w raporcie, to jest tylko jakby no wyciąg, tak? To jest tylko to, co wnioski z tego, co jest zebrane, natomiast miałem dostęp do oryginalnych dokumentów, które Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych pilnie strzeże i tak naprawdę tylko na specjalne zarządzenie sądu one w ogóle mogą być komukolwiek udostępnione, w tym również prokuratorowi teraz, więc jakby tamten proces toczył się trochę w innych czasach, więc te materiały prokurator dostał, natomiast do dziś Państwowa Komisja badając jakikolwiek wypadek kolejowy absolutnie nie musi się z nikim dzielić tym, co zbierze i nie musi nikomu tego pokazywać, włączając to no, kompletnie wszystko, co zbierze, nawet imiona i nazwiska osób, z którymi rozmawiała, więc dziś praca prokuratora jest badającego wypadek kolejowy jest dużo trudniejsza niż wtedy. A i wtedy nie było łatwa, to trzeba zauważyć, ponieważ no, prokuratura w Polsce zasadniczo
zajmuje się kradzieżami i morderstwami, a wypadki kolejowe zdarzają się takie naprawdę poważne raz na 20 lat, więc prokuratura po prostu nie ma w tym doświadczenia, tak? Nie ma od tego ludzi. Kolej bądź co bądź jest jednak bezpieczna i jednak tak ogromny wypadek tak, z tak kolosalnymi skutkami zdarza się na tyle rzadko, że no w prokuraturze po prostu nie ma ekspertów od wypadków kolejowych. Tak? Są eksperci, którzy badają ślady kryminalistyczne na miejscu zbrodni, którzy potrafią sprawdzić, w jaki sposób doszło do włamania, kradzieży, tak, rozboju i tak dalej, tak? Potrafią tropić gangsterów, tak mi się przynajmniej wydaje, mam nadzieję. Natomiast no jednak zmierzenie się z wypadkiem kolejowym jest dla polskiej prokuratury czymś na tyle abstrakcyjnym, że ona często mówi pas po prostu, albo idzie na łatwiznę niestety. I to, ale to dopiero później przyszło. Na początku generalnie to jednak ogrom tej tragedii, ogrom tego, co się tam zdarzyło i liczba osób zaangażowanych w ogóle w cały ten proces też była ogromna po prostu. No tyle, że no, po dłuższej analizie tego wyszło, że to jest tak dość niewiele i ten proces był, to co było w papierach było powiedzmy jakoś tam tym fragmentem góry lodowej, który wystaje ponad wodę, tam pod spodem jest znacznie więcej, więc to też w pewnym momencie przyszło po lojalności, przyszło drugie słowo, czyli pokora, czyli musiałem stanąć w prawdzie i stwierdzić, że to nie będzie tak proste zadanie, jak mi się wydawało na początku. Ale czy także pod tym kątem, że żeby odpowiednio i odpowiedzialnie napisać o tej sprawie, należało rozłożyć te czynniki w sposób, na pierwsze czynniki, jak sposób, w jaki funkcjonuje kolej, także organizacyjnie, także pod kątem instrukcji, tego jak ona jest, że właśnie organizacyjnie złożona, ale też jak odbywa się w ogóle opieka, że tak powiem, nad pociągiem, przez kolejne stanowiska stworzone do tego, gdzie tutaj była ta, gdzie ta, czy ta pokora najbardziej się musiała w takim razie mierzyć? Gdzie była wiedza do nadrobienia? Z tym, że rodzina kolejowa jest bardzo, to raczej nie tyle jest kwestia wiedzy, to jest kwestia doświadczenia, to jest kwestia spotkania się z żywym organizmem, który jest potwornie zamknięty, nie chcę puścić nikogo z zewnątrz. To jest kolej z organizmem, ta rodzina kolejowa, familia można powiedzieć taka. Nie chcę tutaj używać za dużych słów, ale czy tam mówić o zmowie milczenia i tak dalej, ale tak, sytuacja, z którą się spotkałem, bardziej działała nie tyle na że tak powiem, metr za szkiełko i oko, tylko na to uczucie właśnie, tak? Że jest to potworne uczucie tego, że nikt nie chce powiedzieć o tym, co zdarzyło się 10 lat wcześniej. Zostało już tak naprawdę rozliczone przed sądem. Winni, jeden siedzi, druga już skazana, już odsiedziała swój wyrok. I chociaż temat wydaje się zamknięty, to jest taka ogromna zmowa milczenia wśród ludzi, którzy teoretycznie powinni przecież być transparentni. Powinni na zimno stwierdzić, jakie błędy zostały popełnione, jakie wnioski wyciągnęliśmy, przejść z tym do porządku dziennego, tak? Było, zdarzyło się. Popełniliśmy błędy, wyciągnęliśmy takie wnioski, sprawa jest zamknięta. To się okazuje, że nie, że to jest tak rozgrzebana rana, która z jednej strony cały czas robieje, a z drugiej strony każdy ją tak ukrywa, żeby tylko nie było widać, że my tu jesteśmy cały czas święci i chyba tu się nic nie chce rozmawiać, nic się nie stało. Tak, to hasło Polacy, nic się nie stało, gdzieś tam się przewija, tak? Ale to jest ta ściana, z którą się zderzyłem. I to nie była ściana z tego, że ktoś nie chce rozmawiać, bo dla niego to traumatyczne przeżycie, bo to jestem w stanie zrozumieć, tak? Ale ta ściana związana z tym, że my mamy swoje tajemnice i my o nich nigdy nie powiemy. I choćby sąd nas zobowiązywał do tego, że mówić całą prawdę i tylko prawdę, to my jej i tak nie powiemy. Bo niestety, no jakby dowody zebrane nawet nie przeze mnie, tylko chociażby przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych pokazują na to, że niektórzy świadkowie przed sądem w żywe oczy rozmijali się z prawdą, ale nie spotkało się to jakoś z wyrokiem ze składania fałszywych zeznań. Niektórzy brnęli do samego końca w to, że było zupełnie inaczej. No dlaczego nawet tacy najniżsi stopniem pracownicy boją się mówić, nawet anonimowo? Bo do tego też dochodziło, relacjonuje pan to w książce. No właśnie dlatego, że są najniżsi stopniem, a mieszkając z dala od dużego miasta, kiedy jest się kolejarzem, a kolej jest jednym z, w tamtym miejscu z ważniejszych pracodawców, nawet może nie tyle jednym z ważniejszych, ale nie ma po prostu innego, tak? I wykształceniem kolejowym
po 20 latach kierowania ruchem, no trudno pójść do innej pracy tak naprawdę, w miejscu, gdzie nie ma innego pracodawcy, gdzie na kolei pracuje brat, siostra, szwagier, szwagierka, córka, syn. A kolejowa rodzina też jest umocowana na szczeblu wyższym, tak? Że dzieci naczelnika też pracują na kolei i też coś znaczą. No, trudno jest się sprzeciwić takiemu systemowi, nawet na tym niskim szczeblu. I to widać było bardzo w pewnym momencie, to znaczy dopóki ci ludzie nie mieli świadomości, że nie mogą powiedzieć prawdy, to oni nawet ją mówili nieświadomie. Tylko że też podczas książki ukułem sobie takie twierdzenie, że są dwa rodzaje pracowników, ci, którzy boją się szefa i ci, którzy z nim już wygrali w sądzie pracy. Więc ci, którzy wygrali z pracodawcą w sądzie pracy, bardzo chętnie powiedzą o wszystkim, co się dzieje złego w zakładzie pracy. Natomiast ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, jeszcze się wciąż boją i czasem nawet jak są na emeryturze, to nie chcą nic mówić. No właśnie dlatego, że w tym samym miejscu pracuje ich rodzina, znajomi. Jakakolwiek właśnie ta źle pojmowana nielojalność powoduje, że mogliby na nich sprowadzić jakieś odium. Ale jak myślę o tym, jak pisze Pan o pracy sądu, o tym, jak przedstawiał on winę oskarżonych, jak się do niej odniósł i o tym, jak pracowała prokuratura, to ma się takie wrażenie, że to jest bardzo trudna tematyka dla takich organów. Jeżeli ktoś zeznaje nieprawdę, to co mówi, znaczy to w ogóle to, co mówi, powinno być weryfikowane niekoniecznie przez sędziego, ale przez biegłego, który się odniesie do tej sprawy. Znaczy akurat biegli w tej sprawie i jasno pokazać, nawet w opinii sądowej było podważone nawet wręcz zeznanie jednego ze świadków pokazujące, że miał wiedzę na temat tego, co się działo, a mówił coś zupełnie innego, jakby sąd zupełnie zamknął oczy na to, jakby to było kompletnie bez znaczenia, tak? Biegli akurat w tej sprawie, znaczy to nie byli biegli sądowi, tylko to byli biegli jakby z zewnątrz, z Politechniki Śląskiej, tu akurat wiązali się ze swojej roboty bardzo dobrze, tak? Tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń, tak? Opinie wskazywały ich na nieprawidłowości, tak? Na braki w szkoleniu, na brak szkolenia w pewnych momentach, tak? Na brak instrukcji, na brak odpowiedniej, że tak powiem, papierologii, jeżeli chodzi o urządzenia i paru innych rzeczy, tak? Te nieprawidłowości zostały bardzo dobrze wskazane przed sądem, tu nie było żadnego spisku, tak? Że ktoś specjalnie starał się, nie wiem, pomóc sądowi, żeby skazać tych dyżurnych. Na pewno nie byli to biegli, tak? Tutaj znajdziemy, cytując klasyka, inni szatani byli tu czynni, ale na pewno nie byli to biegli, którzy ze swojej pracy wywiązywali się bardzo dobrze, odpowiadali na wręcz absurdalne argumenty ze strony pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych. Tu przypomnę, że pełnomocnikiem PKP Polskich Linii Kolejowych był minister sprawiedliwości Zbigniew Ciągalski, więc można sobie wyobrazić, jaka potęga stanęła naprzeciwko dwójki ludzi, którzy byli na najniższych możliwych praktycznie stanowiskach. Tam na szeregowych pracowników wystawiono, można powiedzieć, jednego z najdroższych adwokatów w Polsce, tak? Tylko po to, żeby wsadzić ich do więzienia, bo przecież nie chodziło o to, żeby rozliczyć kogoś wyżej, bo nikomu wyżej nie postawiono zarzutów. No i też taka jest specyfika procesu karnego, że jednak to prokurator oskarża i sąd może albo potwierdzić tą winę, albo może uniewinnić tych ludzi. To nie można zrobić tego inaczej. Tak wygląda niestety proces karny tutaj. Inaczej to wyglądać nie może, co też jest dość ciekawe, bo często porównujemy się do Europy i tak jak patrzyłem na przykład na inne katastrofy kolejowe, no to jednak nam jest bliżej wbrew pozorom do Niemiec niż do Czechów, bo Niemcy w przypadku katastrof kolejowych tak niespecjalnie szukają winnych gdzieś wyżej, natomiast w Czechach sędzia potrafi wskazać wprost winę wyżej postawionych menedżerów, kierownictwa, pokazując, że są współwinni jakichś zaniedbań, nieprawidłowości, błędów, tak, czy wręcz po prostu jakiejś złej woli. I tutaj jakby właśnie nam jest bliżej do tej cywilizacji, która do Niemiec niż do Czechów właśnie, niż do Austro-Węgier, można powiedzieć, w tym kierunku patrząc. No, tak jak wspomniałem, no to jest jeden aspekt, to jest to, że prokurator jakby sam wręcz się pochwalił w pewnym momencie, że jakby suflerem tego, co robił, byli przełożeni tych dyżurnych, tak? Więc on mając tutaj tak fantastycznego dostarczyciela dowodów, no trudno nie skorzystać, tak? No tylko pytanie, czy na tym powinna polegać praca prokuratury. No chciałem tylko przypomnieć, że
formalnie oskarżeni zostali dyżurni oraz maszyniści, którzy zginęli w tym wypadku. Tylko że no, jakby no to, że gdyby w jakiś cudowny sposób udało im się wyjść żywymi z tego, to też by stanęli na ławie oskarżonych i też byliby po prostu ciągani po sądach i prawdopodobnie skazani za ten wypadek, choć dopatrywanie się winy akurat w momencie, kiedy już dwa pociągi są na jednym torze, no to jest loteria, tak? Wczoraj nawet mieliśmy taki przypadek, że też pociąg został skierowany na zajęty tor i tylko dzięki właśnie dociekliwości redaktora Karola Tramera dowiedzieliśmy się o tym, bo tak to byśmy w ogóle się o tym nie dowiedzieli. Tak samo jak zatajony został wypadek z 2019 roku pod Jankowem Pomorskim, gdzie doszło dokładnie, Państwa Komisja Badania Wypadków Kolejowych w swoim raporcie opisała, że miała miejsce identyczna sekwencja jak 3 marca 2012 roku. Tak? Więc można powiedzieć, że tam taką grupę rekonstrukcji historycznej stworzono, tylko że akurat był dzień i maszyniści się zobaczyli. Bo jakby to było w nocy, to pewnie byśmy mieli niestety powtórkę z takiego wypadku i no, cóż można o tym powiedzieć? No, nie mogę powiedzieć na pewno tak, bo wszyscy zapytają, czy coś się zmieniło przez te 10 lat. Tak, zmieniło się. Na pewno jest lepiej niż było, tak? Mamy dużo więcej pieniędzy na kolej, przyłożono się trochę do tego bezpieczeństwa, dokonano zmian w instrukcjach, zainwestowano pieniądze na pewno w lepszy sprzęt, w to, że już te nowoczesne urządzenia są na porządku dziennym, jest na to więcej pieniędzy, więc nie trzeba szukać jakichś obejść, tańszych rozwiązań, robienia czegoś byle jak, bo można zrobić to lepiej, bo na to jest po prostu więcej pieniędzy, jak już się robi, tak? Ale nie zmieniono tej właśnie tej kultury i tej mentalności, o której mówiłem, że zupełnie nie ma myślenia w kategoriach o tym, że cały czas jest udawane, że nikt tu nie popełnił błędów, wszyscy są święci. Ale to jest nieprawda. No, jeżeli tworzymy atmosferę, że wszyscy są święci i błędów nie ma, to popełnienie błędu jest czymś, co udajemy, że po pierwsze udajemy, że w ogóle nie nastąpiło, po drugie jak wystąpiło, to tuszujemy to jak tylko się da, ukrywamy, zamiatamy pod dywan, a jak już się nie da ukrywać, no to szukamy tego, żeby wskazać kozła ofiarnego. Kozła ofiarnego się odsuwa, sprawa jest załatwiona, kolej znowu jest bezpieczna. Ale to też... Świetnie się w tym odnalazły media, jeśli nie odnaleźli się politycy, bo oni już pierwszego lub drugiego dnia, tak jak pan pisze i przywołuje relacje medialne, oni już wskazali winnych. Winny jest ten człowiek na samym dole, ten, który musiał nacisnąć guzik lub nie nacisnął. I, tylko gdybyśmy mogli, ktoś mógł to prosić, żeby spróbować w takim razie powiedzieć, co wiemy, co na pewno się stało i gdzie kto zawinił, jeśli chodzi o, gdzie jest wina Andrzeja N, gdzie jest wina Jolanty S, maszynistów, a gdzie wina, która leży w owym tym systemie instrukcji, dyspozycji, zmiany technologicznej, która też pewną rolę odegrała. Czyli ja w ogóle odżegnuję się w tej książce przypisywania komuś winy, tak? To mówienie o winie jest bardzo proste. Tak? Jak włączycie sobie Państwo, jest dużo na YouTubie filmów z wypadkami samochodowymi, jakieś Stop Ham, polskie drogi, te sprawy, to tam w komentarzach zawsze jest minuta taka i taka, kto winny. Jak ja to czytam, to mi ręce opadają, bo ja bym się pytał, a co można było zrobić, żeby do tego wypadku nie doszło? Nie myślmy o tym, kto był winny, tylko zastanówmy się, co zrobić, żeby do tego wypadku już więcej nie doszło, żeby, co moglibyśmy zmienić, nie wiem, jak moglibyśmy się lepiej szkolić, co moglibyśmy zmienić w infrastrukturze, w przepisach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I tak jak patrzę na ten wypadek, który się zdarzył, tak, w Szczekocinach, no to jakby podstawą było to, że po pierwsze, wychodziliśmy w tym czasie z etapu, kiedy polska kolej była dramatycznie dofinansowana. To jakby trzeba sobie zdać sprawę z tego, że te 10-12 lat temu dopiero wychodziliśmy z tej epoki totalnej nędzy na kolei. Po prostu, no, trzeba powiedzieć po prostu, totalnej biedy i nędzy. Pieniądze na kolei skończyły się gdzieś w 1994-1995 roku, a potem przez 15 lat nie było ich prawie wcale. Jeżeli były, to było ich zawsze za mało i całość tego, co się odbywała się na zasadzie jak najmniejszym kosztem, w ogóle najpierw zlikwidujmy, skasujmy, zwolnijmy, co tylko możemy, obetnijmy, byle nic nie kosztowało. I to też na przykład dramatycznie widać w tym, że jest luka pokoleniowa. Mniej więcej właśnie tak jak ja zaczynałem swoją karierę zawodową w kolei, w transporcie publicznym i tak dalej, to było w 2010 roku, wtedy nie było ofert pracy, czy to w transporcie publicznym, na kolei, nie było. Ktokolwiek przychodził z polecenia, dlatego że zabrakło już kompletnie ludzi do pracy i już nie było kompletnie co robić.
ogólna polityka była taka, że nie zatrudniamy nikogo. My tylko ciągle zwalniamy, my tylko ciągle redukujemy. Więc kiedy ja przychodziłem tam do pracy, to pracownicy w moim wieku stanowili błąd statystyczny, tak? Był u nas 1% ludzi poniżej 25 roku życia. Teraz to się już widać, że zmienia, tak? Zaczynamy nadrabiać te lata, ale ta dziura z tamtych lat, między 95-2007-2008, bo wtedy zaczęły się pojawiać jakiekolwiek pieniądze na kolei, no wciąż jest bardzo widoczna. I w tym czasie, kiedy przychodzi do nas Euro 2012, oczywiście po co się przygotowywać od razu, zróbmy wszystko na ostatnią chwilę, jak to zawsze bywa w Polsce, w takich akcyjnych sprawach, zaczęło się, no to trzeba zrobić remont tutaj na tej linii. No to jak go zrobimy? No to robimy go jak najtaniej. Pół biedy, jeżeli robimy remont z tanio, ale z głową, czyli wymieniamy faktycznie to, co jest potrzebne, ale gorzej, kiedy robimy na zasadzie, to zróbmy cokolwiek. No i tam trochę było takie, że zrobiliśmy cokolwiek. Nie stać nas na komputerowe blokady liniowe, to zróbmy przekaźnikowe, ale zróbmy je z licznikami osi, tak? Już nie chcę wchodzić w te detale, tak? Ale urządzenia, które tam zastosowano, były jakąś przedziwną hybrydą, która miała być trochę nowoczesna, trochę pasować do tego, co było kiedyś, ale lepiej, żeby było tanio. No więc zrobiono tanio, po czym uznano, że no przecież to nie są jakieś super nowoczesne urządzenia, no i to przecież każdy będzie wiedział, jak to obsługiwać. No tylko się okazało, że nie, że kompletnie zawiodły szkolenia tych pracowników, albo ich nie było wcale, tych szkoleń. A jeżeli były, to były dalej niewystarczające, bo nawet jeżeli ktoś wydawało się tak, że przeprowadził te szkolenia, to potem nie było praktycznego sprawdzenia tych umiejętności. Ci ludzie nawet nie chcą o tym mówić, bo zdają sobie sprawę z tego, jak ogromne jest to nadużycie, że można było dopuścić do pracy ludzi, którzy kompletnie nie mieli pojęcia o tym, na czym pracują. Bo to wykazano potem w toku tego procesu, tak? Najpierw zrobiono eksperyment procesowy miesiąc po katastrofie, gdzie przyszła jedna z dyżurnych, która pracuje tam na co dzień i zasymulowano identyczną sytuację, jaka miała miejsce miesiąc wcześniej, kiedy wypadek się zdarzył i ona patrzyła w ekran tego komputera i ona nie rozumiała kompletnie tego, co się dzieje. Wszyscy wybrali. Że ona nie mogła zrozumieć, że takie wydarzenie może się w ogóle zajść, że coś takiego może jej komputer pokazać. Że ona taką sytuację może zobaczyć na tym ekranie. Jeśli to nie mieściło w głowie, jak to jest możliwe? A potem w procesie sądowym przyszli dyżurni i mówią, ale ja bym zrobił tak samo. Ja na miejscu i pani Landy S. zrobił dokładnie to samo, co ona zrobiła. Bo ona uwierzyła swojemu koledze z posterunku naprzeciwko, który gdzieś popełnił jakiś straszliwy błąd. Tylko, że my do dziś nie wiemy, jaki był ten błąd, bo prokurator wolał go wsadzić na dołek, zamiast z nim porozmawiać i spróbować dowiedzieć, co się stało tak naprawdę. I w tym momencie... Z drugiej strony zastanawiam się, czy to też nie jest też jakby ta rozumiana lojalność tych dyżurnych nawet do samego końca, kiedy już stali się skazanymi, znaczy oskarżonymi, a potem skazanymi, że oni tak naprawdę nie powiedzieli nic, od kiedy już zostali skazani jako oskarżeni. Może z tego powodu, że liczyli na to, że jeszcze uda się wyjść z tej sytuacji. Bo sporo osób też twierdziło, że no, może Andrzej N. tam zostanie skazany, ale na pewno pani Landy S. nie skażą, tak? No bo za co? Za co? Przecież ty wszystko dobrze zrobiłaś. Po czym okazuje się, że nagle przychodzi wyrok pierwszej instancji i wszyscy są w szoku. Po czym przychodzi wyrok drugiej instancji i wszyscy są jeszcze bardziej w szoku. Bo sąd też jakby, żeby w skrócie to wyjaśnić, jeżeli weźmiemy razem wyroki pierwszej i drugiej instancji, okazuje się, że sąd uniewinnił dyżurnych od naruszenia jakichkolwiek przepisów kolejowych. Sąd pierwszej i drugiej instancji, kolejne wyroki jak czytamy, to z czego sąd pierwszej instancji nie oczyścił dyżurnych pierwszej instancji, to w drugiej instancji stwierdził, że tam nie było żadnych naruszeń przepisów o prowadzeniu ruchu pociągu. Oni prowadzili ruch pociągów doskonale z instrukcjami. I w ten sposób, prowadząc ruch doskonale z instrukcjami, wsadzili pociąg na pociąg. Czyli znaczy, że kto inny, kto by też prowadził ruch pociągu zgodnie z instrukcjami, też skierowałby jeden pociąg na drugi, no bo to jest oczywiste, tak? No to jest proste logiczna konsekwencja przewodu sądowego, wniosków z niego, tak? No to chyba nie jest to winą tej konkretnej osoby, że tego dnia była na posterunku, no bo jeżeli inni mówią, że też zrobiliby to samo, to znaczy, że ona po prostu przegrała, tak? Bo tego dnia wylosowała dyżur. Tylko, że jeżeli tak jest, no to pytanie znowu jest, kiedy będzie następne losowanie? Gdzieś widziałem takie statystyki, które się przytacza chyba za co 20 czy 40 lat, tak? Tego typu wydarzenia można zdarzyć. Znaczy,
To jest trochę tak, że niektórzy mówią, że jak można tutaj, że się boją po przeczytaniu książki, czy tam czują jakiś strach. Ja mam wrażenie, że ten temat jest tak nośny, dlatego że to się rzadko zdarza, tak? Wypadki drogowe mamy codziennie, na drogach ginie 8-10 osób w Polsce i trochę przeszliśmy na tym do porządku dziennego. No ale wiadomo, ludzie boją się latać samolotami, chociaż jest to najbezpieczniejszy środek transportu. Bo oczywiście jaki program na Discovery ma największą oglądalność? Katastrofy przy stworze. Ale to, że prędzej zginiemy idąc przez pasy, tak? Czy jadąc samochodem na lotnisko, to jest o wiele bardziej prawdopodobne niż to, że zginiemy lecąc samolotem albo zginiemy jadąc pociągiem, tak? To jest absolutnie inna skala, tak? Ale może właśnie dlatego, że uznajemy, że kolej i lotnictwo są tak bezpiecznymi środkami transportu, że kiedy coś się już tam zdarza, to jest to coś tak absolutnie przerażającego i tak działającego na wyobraźnię, że nas to rusza, tak? To jest coś, co się nie mieści w głowie, tak? Wypadki drogowe widzimy codziennie, każdego dnia. Każdy z nas na pewno widział, część z nas pewnie była uczestnikami jakiegoś wypadku drogowego nawet. Może nawet ktoś z naszej rodziny, nie wiem, był ranny albo nie daj Boże zginął w takim wypadku. Że jesteśmy z tą śmiercią w wypadkach oswojeni. Jednak wsiadając do pociągu, no może będzie brudno, może będzie spóźniony, może nawet do pluskw w tym pociągu, ale jednak wiemy, że nam się tam nic nie stanie, że jesteśmy po prostu bezpieczni, po prostu, że nie ma bezpieczniejszego miejsca. I kiedy coś takiego się dzieje, mam wrażenie, że to po prostu działa tak mocno na wyobraźnię i dlatego jest tak dziwnie fascynujące. Tego cechą ludzkiego umysłu jest to, że nie dostrzega tego, co jest dla niego optymalne, tylko tego, co jest silniej wżera się w to w umysł, to co jest negatywne, niż na przykład pozytywne lub obojętne, optymalne. Ale żeby wrócić jeszcze chwilę do tego sądu, bo to sądy uniewinniły te osoby, ale jednocześnie, jeżeli dobrze pamiętam, to wyrok został jeszcze podwyższony, a zarzucono, że zabrakło zdrowego rozsądku. Tak, sędziowie ustalili, że zabrakło zdrowego rozsądku, jakkolwiek pojmowanego. No, nie umiem tego wyroku zrozumieć, chyba nikt go nie rozumie tak naprawdę. Procedury, wszystko było dobrze, ale zdrowy rozsądek tutaj zabrakło. Tak, no to... Tak zaufanie. Jest to dla mnie kuriozalne, no jakby to pokazuje, że jakby... Moim zdaniem pokazuje to bardzo duże niezrozumienie tematu, że wynika to... To trochę wytłumaczyła mi redaktorka Owiekiewicz podczas właśnie, kiedy ona dostała ten tekst do redakcji, to trochę odbije w inną stronę. Powiedziała mi coś takiego, Bartosz, ty musisz tutaj dodać opis, jak wygląda praca dyżurnego ruchu. Bo dla przeciętnego czytelnika dyżurny ruchu to jest ten człowiek, który stoi na stawni i macha do maszynisty. Ja byłem najpierw tym zdziwiona, potem zrozumiałem, że no jakby to trzeba opisać, no bo może to jest ten problem, z którym boryka się sędzia w sądzie. Może sędzia w sądzie też myśli, że ten dyżurny ruch, to on tylko tam macha do maszynisty i to tak funkcjonuje trochę bardziej jak ruch uliczny, tak? Że to czasem się świeci zielone, czasem się świeci czerwone, czasem jedziemy, czasem coś przejeżdża na czerwonym, to się zdarza i w związku z tym ten, co przejechał na czerwonym, jest winny i już sprawa zamknięta, jest to bardzo proste i już, tak? I też mam wrażenie, że ten temat był przez długi czas nieruszony, dlatego że jakby to był temat po prostu trudny dla mediów. To ktoś, kto nie siedzi w tym temacie i też mnie to jest tak, że ja podjadałem wszystkie rozumy, wszystko wiem i już rozwikłałem zagadkę. Nie, też musiałem wspomagać głosami ekspertów dyżurnych ruchu, ludzi właśnie znających się na na co dzień współpracujących właśnie, czy to zarządcy infrastruktury, czy z producentami urządzeń kolejowych, generalnie z tymi, którzy po prostu zęby zjedli na tym temacie, żeby po prostu wiedzieć, zrozumieć każdy detal, bo to jest bardzo trudny temat tak naprawdę i myślę, że wielu kolejarzy nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, na czym polegał problem i nie potrafi czasem go dostrzec, tak? I to skomplikowanie systemu kolejowego, no to nie działa na to, żeby było otwarty. On jest zamknięty właśnie z dwóch powodów, tak? Dlatego, że jest trudny i dlatego, że jakby, może dlatego, że jest trudny i dlatego, że staje się taki hermetyczny, tak? A do tego jest cały czas ta presja powiedzenia, kto zawinił, no bo w takich sytuacjach to musi być jasno wyjaśnione. Tymczasem, jeżeli jak ja dobrze rozumiem, jeżeli ktoś jest pracownikiem takiego w takim przedsiębiorstwie i dostaje po prostu złe narzędzie, no bo tak można powiedzieć, to co Pan nazwał tym hybrydowym tworem
który mieli tam ci dyżurni ruchu, to jeżeli to się psuje w jego rękach, to jak, albo nie działa w jego rękach, to on może mimo najlepszej woli po prostu położyć sytuację, czy nie dopełnić swoich obowiązków. Ale jest jeszcze tutaj, znaczy ta książka ma wielu bohaterów, bo oprócz ludzi kolei, tak powiedzmy, i oprócz ludzi mediów, o których też tutaj się mówi, są też i bardzo dokładnie dopisane jest akcja ratunkowa. Skąd ta mnogość szczegółów, wiedza o tym i właściwie jaka była intencja? Bo ja mam wrażenie, że chodziło właśnie o pokazanie, że ta akcja po pierwsze przebiega bardzo dobrze i że pewne rzeczy się udają. Jakieś takie oddanie, nie wiem, hołdu tym ludziom, którzy odpowiadali i koordynowali przebieg tych prac. Ten rozdział poświęcony akcji ratunkowej to nie tylko, raz, że dla mnie było najtrudniejsze emocjonalnie, bo to też jest relacja pasażerów, którzy tam byli, tak, z którymi rozmawiałem. Nie wszyscy chcieli rozmawiać, ale wiele osób podzieliło się właśnie swoimi przeżyciami z tego czasu. Czy hołd? No, być może, tak? To też jakby, ja wiem, że ratownicy medyczni, strażacy nie traktują tego jako, nie wiem, coś niebywałego. Oni po prostu powiedzą zawsze, że nie robili swoją pracę, tak? I robili to jak najlepiej i myślę, że oni nie chcą wielkich słów po prostu. Myślę, że oni po prostu na pewno zasłużyli na to, żeby to opisać drobiazgowo. To też była moja jakby chęć z tego, że ta akcja gdzieś tam się pojawiała właśnie w jakichś artykułach medialnych, innych publikacjach i też chciałem po prostu to opisać najlepiej i najpełniej, tak, z detalami, no bo jakby konfrontując wiele, do tej pory zawsze ona była gdzieś pokazywana z jednego punktu widzenia, więc jakby starałem się te wszystkie punkty widzenia razem zebrać, pokazać te detale, pokazać tą biegłość tych służb, które jakby też sami poszkodowani dostrzegali, tak. Ale to znowu, to jest też, może to nie wybrzmiało tam tak na tyle dobrze, ale to jest dobry przykład tego, jakby, że potrafimy czasami wyciągać wnioski z katastrof, tak? Bo ratownictwo medyczne i ogólnie ratownictwo w województwie śląskim odebrało ogromną lekcję podczas katastrofy hali w Międzynarodowych Targach Katowickich w 2006 roku. Jeżeli Państwo pamiętacie, w styczniu 2006 roku zawaliła się hala, masa ludzi zginęła, akcja ratownicza no, była bardzo chaotyczna tam wtedy tak naprawdę. I wtedy tam podjęto decyzję o tym, że ten system ratownictwa w województwie śląskim trzeba zreformować. Dlatego, że to jest przede wszystkim region gęsto zaludniony. Jak dobrze wiemy, wypadki na kopalniach są bardzo często. Jako jeszcze teren zurbanizowany, jest dużo dróg, tak, jeszcze jakiś tam przemysł dość specyficzny, bo wydobywczy istnieje, więc bardzo silnie zreformowano system ratownictwa medycznego w województwie śląskim. Więc jakby szczęście w nieszczęściu jest to, że ten wypadek zdarzył się może na Rubieżach, ale jednak w województwie śląskim. W związku z tym ten system ratownictwa działał tam perfekcyjnie, tak? I też z drugiej strony, no, sami medycy mówią, że to była po prostu medycyna pola walki, tak? To się wiele nie różniło od sytuacji wojennej. Tak na dobrą sprawę mówią, że to było coś podobnego, jak nie wiem, jak po bombardowaniu jakimś, tak? Dokładnie w tym i też mówią, że znowu mieliśmy szczęście, że to było w tym miejscu, a nie na przykład 300 metrów, 400 metrów dalej w lesie, bo tam byśmy mieli po prostu tych ofiar znacznie dużo więcej. Natomiast no, też trzeba wskazać, że to też nie, na miejsce pierwsi nie przyjechali po prostu jacyś supermeni po prostu z wielkiego miasta, którzy po prostu mieli tu wszystko naraz. Akcję ratowniczą koordynował lekarz pogotowia ratunkowego ze Szczekocin, dyżurujący lekarz po prostu w karetce. I coś, co dzisiaj mamy na każdym SOR-ze, czyli triaż, to 10 lat temu to był początek dopiero zupełnie takiego postępowania w medycynie. I potem dla mnie to jest wzruszające, przepraszam, bo jakby mam ciągle te wspomnienia w sobie, tak, z przygotowania tej książki, z tej akcji ratunkowej. Tak jak mówię, to był dla mnie najtrudniejszy emocjonalnie fragment w pracy nad książką. Natomiast wszyscy potem chwalili tego lekarza, mówią, że proszę spojrzeć, łąka, mróz. Ta łąka tam jest strasznie podmokła, tam nie da się wejść po prostu bez kaloszy, a czas nawet w kaloszach można po prostu utonąć. Łąka, ciemność, brak dostępu do czegokolwiek, a on dał radę, tak? On wyratował tych wszystkich ludzi, których stamtąd wyjęli, straszliwie pokiereszowanych, w dramatycznych okolicznościach po prostu, a oni dali radę po prostu, razem ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy byli na miejscu, bo akurat mieli zebranie, tak? Ale znowu, oni byli w systemie tym ratownictwa, tego ratownictwa zintegrowanego, tak? Bo to nie było tylko ratownictwo medyczne, to razem
razem, że tak powiem, ruszyli do akcji strażacy i ratownicy medyczni. Więc to, chociaż oni tak naprawdę mówili, że nie mieli do czynienia z taką tragedią, tak? Że piły, które mieli, się nie nadawały do cięcia wagonów, bo nadają się do cięcia samochodów, a nie do cięcia stali w wagonach, tak? Ale mimo wszystko oni byli tak, tak dobrze zorganizowani, że w tych ekstremalnych warunkach, z czymś, co się nie zdarza, tak? To oni sobie poradzili. I to też, i to znowu, to nie jest tak, że to wyszło z pospolitego ruszenia. Nie, to wynikało z tego, że ktoś wyciągnął wnioski po nieudanej akcji ratowniczej właśnie w MTK w 2006 roku. I to zadziałało, tak? Więc czasami czytam na jakichś profilach na Facebooku ratowników medycznych, może trochę młodszych, starzy, bo którzy nie korzystają z tej historii, że no, gdyby zdarzyło się jakieś zdarzenie masowe, przecież my jesteśmy tacy nieprzygotowani. Mówię, jesteście przygotowani, tak? Jesteście przygotowani. I też jakby z tej akcji ratowniczej wyjęto wnioski, bo dowódca akcji ratowniczej strony strażaków potem szkolił kolejnych strażaków właśnie na wypadek kolejnego wypadku kolejowego, więc gdyby nie daj Boże znowu się coś takiego zdarzyło, to na pewno strażacy i ratownicy medyczni są przygotowani. Ale był też człowiek, który koordynował później całą akcję, to ten, który też odpowiadał za podobną akcję przy powodzi stulecia. Tak, tak, to jest pan Marek Fiutak, tak, wieloletni po prostu strażak, który gasił pożary w Kuźni Raciborskiej, sławny pożar. Zresztą nie przyjęto, 93 rok chyba to był. Też swoją drogą pożar w Kuźni Raciborskiej był przyczyną, jego przyczyną był pociąg, tak, swoją drogą, to też ciekawostka. Bo to iskra z zablokowanych hamulców po prostu spadła na suchą ściółkę i spętała jej gigantyczny pożar. Tak, no to był też doświadczony strażak na właściwym miejscu, tak, więc on też, no nie powiem, że wiedział, co robić, bo akcja, z którą się spotkał, była wyjątkowa, tak. Coś takiego zdarza się, mówię, raz na 20 lat. No ale jednak stanęli na wysokości zadania i ochotnicy, i Państwowa Straż Pożarna, no i dali z siebie wszystko, tak. Tylko że dobrze byłoby, gdyby oni nie musieli dawać z siebie wszystkiego, oczywiście. Bardzo ładnie pan też powiedział o tym, że nie potrzebują hołdów. Właściwie też mi się z tego wycofał. Nie potrzebują po prostu oddania prawdy. Tego, jak to wyglądało, jak to było. Ale myślę sobie jeszcze wracając do tego, jak działa kolej. Proszę mi wytłumaczyć, bo jest to pasus z książki. Dlaczego pojawienie się nowinek technologicznych i technologicznych usprawnień powoduje, że ludzie są bardziej obłożeni pracą? To też wynika z tego, że jakby przyjmuje się, że my zrobimy nowe urządzenia, w związku z tym zaoszczędzimy na etatach. Więc podstawowe myślenie polskiej kolei, które sprawia, że właśnie tnie się etaty. Czyli przy modernizacji linii myślimy o tym, zrobimy komputerowe urządzenie sterowania ruchem, zrobimy jedno centrum sterowania, zamiast 20 dyżurnych będzie się działo dwóch. I to wszystko działa, dopóki jest dobrze. Jak przestanie się robić dobrze, to jest paraliż, jakiego świat nie widział, bo zamiast jednej sparaliżowanej stacji, mamy sparaliżowanych stacji 20. I to, co było parę miesięcy temu, czyli podobno błąd formatowania daty w komputerach, oczywiście wierzymy dużym korporacjom, one zawsze mówią prawdę. I oczywiście Polacy znowu nic się nie stało, bo nadal nie ma, nikt nie powiedział, gdzie są pieniądze za te wszystkie opóźnienia, które Bartier ma oddać, bo nie wiem, czy Państwo kojarzycie, parę miesięcy temu, bodajże pod koniec marca, była sytuacja, że w całej Polsce nagle w tym samym momencie przestały działać komputerowe centra sterowania ruchem kolejowym. Prawie wszystkie tego jednego producenta, czyli Bombardiera, dzisiaj Alstom. No i oczywiście bardzo szybko to właśnie zostało, że no tutaj błąd był w kodzie tam źródłowym, formatowania daty, Polacy nic się nie stało. I że nie było żadnego ataku hakerskiego. Mówię, no zaraz, moment, no może ataku hakerskiego nie było, ale skoro działalność jednej firmy paraliżuje sieć kolejową w całej Polsce, to ja chciałem się dowiedzieć, to gdzie jest odpowiedzialność za to, tak? Ja już się cieszę, że i tak nie znaleziono winnego jakiegoś jednego, nie wiem, informatyka czy montera, który wygrywał jakąś poprawkę miesiąc wcześniej, bo nie daj Boże, jeszcze by zrobiono kolejnego kozła ofiarnego z czegoś, gdzie zawiniła ogromna korporacja, która bierze gigantyczne pieniądze za to, że ma odpowiadać za bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Oczywiście to nie było zagrożenia dla ruchu kolejowego jako takiego, tak? Po prostu pociągi stanęły, tak? Pociąg, który stoi, na pewno nie spowoduje wypadku. Tak, tak samo jak pociągi odwołane nigdy się nie spóźniają, jeżeli idziemy już takie żarty, tak? Ale jakby znowu to przeszło na poziomie właśnie Polacy nic się nie stało. I też to ciągłe redukowanie właśnie zadań sprawia to, że jeden człowiek
jest obciążony masą różnych rzeczy, tak? Że kiedyś właśnie dyżury miał do pomocy nastawniczego, jeszcze miał zwrotniczego, który będzie w razie czego chodził i pomagał. Na dziś tak naprawdę zdarza się czasem z tego, że zdarza się czasem tak, że ten dyżurny zostaje sam na tej nastawni i w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś, przepraszam bardzo, nie daj Boże awarii, no to on zostaje z tym sam. I no, jest rać sobie, tak? Czyli musisz wyjść z nastawni, lecieć gdzieś na drugi koniec stacji, ten, bo jak już, a jeżeli już siedzi w komputerowym centrum sterowania, to już pal 6 po prostu pociągi zatrzymujemy, bo to już wiadomo, że nikt z tym nic nie zrobi, musi przyjechać ekipa monterów, zanim przyjadą, no to minie czas. Tak? Ale to jest powiedzmy jeszcze ta dobra rzecz, bo powiedzmy, że pociągi stoją, ale bezpieczeństwo jest zachowane. A gorzej właśnie jest, kiedy mamy jedną stację, jest jeden człowiek na tej stacji, następuje jakaś awaria, no i jest rać sobie. Tutaj ma pan klucze, pan zejdzie sobie, pan sobie ustawi. Tak jest. I biegamy, dyżurny biega, telefony dzwonią, urządzenia działają, maszynista się dopytuje, kiedy pojedziemy, dyspozytor dopytuje się, kiedy pojedziemy, czekamy na monterów i tak dalej, wszystko wali się na głowę jednego człowieka. No oczywiście nie powiem tak, do tej pracy trzeba mieć pewne predyspozycje, nie oszukujmy się. Nie każdy może być dyżurnym ruchu, jak ja patrzę na spokój niektórych dyżurnych ruchów, bo czasami jestem na jakiejś nastawi, no to jestem pod wrażeniem, bo ja bym na przykład nie wytrzymał, tak. Ostatnio byłem na jednej z nastawni, gdzie właśnie też dyżurny był sam, ale przy okazji przyszliśmy my jako tam z wizytacją, patrząc na to, jakie tam są urządzenia, mamy przygotować modernizację tej linii. Przyszedł z nami zawiadowca, nas była trójka i jeszcze dwie panie robiły kontrolę. A ten dyżurny w tym samym czasie prowadził ruch pociągów, tak? On sprawdzał, czy pociąg towarowy dojechał w całości, rozmawiał z dróżnikiem przejazdowym, żeby zamknął przejazd, z dyżurnym z kolejnej stacji, ustawiał semafory, on to robił w zupełnym spokoju i skupieniu. Ja tak patrzę na tego człowieka i ja tym nie dał rady. Ja po prostu wszystkich przegonił i powiedział, poszli mi stąd, ja mam mieć spokój. Więc mimo, że staraliśmy się tam być jak najbardziej przejrzyści, to ja mówię, ja na miejscu tego człowieka po prostu wszystkich stamtąd wygonił i powiedział, idźcie mi stąd, przeszkadzacie. A to jest codzienność pracy dyżurnego ruchu, tak? Gdzie przez tą nastawnię przewijają się monterzy, kontrola, zawiadowca, czasem naczelnik, czasem jeszcze właśnie przyjdzie jakaś zewnątrz wizytacja i tak dalej, i tak dalej. No to jest praca, która wymaga naprawdę ogromnego skupienia, ogromnego spokoju. No i znowu, gdzie znaleźć takich ludzi, jeżeli nie oferuje się naprawdę wysokiego wynagrodzenia? No nie jest to łatwe, tak? Więc się tnie etaty. I czasem dochodzi do sytuacji takich, jak niedawno właśnie też jeden z pracowników kolejowych, który odpowiada za szereg dyżurnych, mówi mi, no mam problem, wie pan, bo jeden dyżurny mi odpadł na słuch. I starszy człowiek poszedł na badania i okazało się, że nie słyszy dostatecznie dobrze, żeby móc prowadzić ruch pociągów, tak? No to jest podstawa pracy dyżurnego słuchu, o słuch i oczy, tak? No i mówi, no miałem problem, bo muszę skąd wziąć nowego pracownika, skąd pan mówi. To mi tak przyjdzie pracować. Pewnym wskazanym również przez zdaje się, że Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych błędem systemowym była kwestia autoryzacji. Pan o tym pisze. Ta komisja chyba jednak wykonała trochę dobrej roboty. Czy to dzisiaj legło? Zmianie, czy to jest kwestia już mentalu i, że tak powiem, uczciwości wewnętrznej w danym miejscu, że autoryzowany pracownik na dany przejazd, stanowisko będzie tam mógł pracować? To jest powiedzmy, autoryzacja to jest kwestia egzaminu w miejscu pracy, czyli egzaminujemy dyżurnego z tego, czy zna urządzenia na danej stacji, na której pracuje. Tak? To się tylko wydaje, że one są podobne, ale jak się spojrzy na co stacja to urządzenia, tak? Mamy od starych urządzeń mechanicznych przez nastawnice suwakowe, czyli urządzenia elektromechaniczne z początku wieku, tak? Mamy potem urządzenia przekaźnikowe, czyli analogowe, jeżeli ktoś ma starą windę w bloku, to ona też na pewno jest przekaźnikowa, to taka ciekawostka. Pomimo najnowsze urządzenia komputerowe, a czasami mamy tak zwaną bajaderkę, czyli mamy na danej stacji, potrafimy mieć urządzenia mechaniczne, przekaźnikowe i komputerowe jednocześnie i jednego dyżurnego, który musi to wszystko obsłużyć. A czasami jeszcze zdalnie steruje sąsiedni posterunek, który w ogóle jest czymś niesamowitym, czyli sam sobie pozwala na przejazd pociągu. To jest też ciekawostka. Więc ta autoryzacja to jest egzamin w miejscu pracy, czy dyżurny zna te urządzenia. I powiem tak, to zależy od tego, jaka jest kultura w danym miejscu, bo są miejsca, sekcje eksploatacji, bo tak nazywają się te miejsca, gdzie absolutnie, broń Boże, nikogo nie dopuszcza się bez autoryzacji do pracy. Ale z drugiej strony potem rozmawiam z maszynistą i on mi mówi, że w trakcie epidemii, tak, kiedy szalał COVID,
to była sytuacja, że on dostaje rozkaz pisemny, maszynista dostaje rozkaz pisemny z ograniczeniem prędkości, jest stacja taka i taka, przez stację 20 km na godzinę z powodu braku autoryzacji dyżurnego. Czyli postawiliśmy na stawni kogoś, kto kompletnie jest kompletnie skądinąd, nie wie, co tam on nie wie, co on tam robi, no i może sobie poradzić, a maszyniści jadą do wejścia na godzinę, może zdążą zahamować, jak będzie coś nie tak, jak na przykład w piach ich wypuści na boczny tor, bo nie będzie wiedział, jak służyć urządzenia, tak, albo będzie miał awarię i nie będzie wiedział, co z tym poradzić. Więc to wszystko zależy od kultury pracy w danym miejscu, tak, albo może inaczej, od tego, jak bardzo krytycznej sytuacji jest dane miejsce, tak? Bo ja podejrzewam, że to też nie jest robione ze złej woli często, ale czasami jest to robione po prostu z tego, że może też ktoś boi się postawić wyżej, powiedzieć, ja nie mam kim robić, tak? Może ktoś się boi powiedzieć, ja nie mam kim obsadzić stacji, ja zamykam tą stację, bo nie mam ludzi do pracy, tak? Być może to też jest to, że niektóre kariery wiszą tak naprawdę na włosku i z różnych powodów ci ludzie nie potrafią się postawić, bo też zdają sobie sprawę z tego, że nigdzie indziej nie pójdą pracować, albo też zawdzięczają swoją karierę różnym osobom. Podejrzewam, że powodów jest cała masa, tak? Mogę gdybać, tak? Natomiast, no, znowu, to jest też kwestia tej odwagi cywilnej i powiedzenia, ja tak nie zrobię, tak? Jest część dyżurnych, która, czy maszynistów, którzy w sytuacji, kiedy jest coś nie tak, po prostu mówią stop, nie pracuję dalej, proszę mi tu wzywać komisję, komisja ma zbadać, co tu się dzieje nie tak, ja nic nie zrobię, albo proszę mi tu przysłać serwis, do tego czasu ja nic nie ruszam, wszystko stoi. No nie wszyscy mają taką odwagę cywilną, niektórzy są zbyt zastraszeni, zbyt się boją, zbyt są mało pewni siebie, żeby pozwolić sobie na takie jakby no, postawienie się w tym systemie i pokazanie, że tu jest coś nie tak. I tu jest jakby też ważna rola związków zawodowych, bo niektórzy patrzą na związki zawodowe jako na jakieś takie, no nie wiem, zblatowane z władzą, tak? No, obserwując związek zawodowy dyżurnych ruchu nie odniosłem takiego wrażenia. W żadnym wypadku mam wrażenie, że gdyby może więcej dyżurnych było zrzeszonych w związku zawodowym i jakby czuło się dzięki temu pewniej, to może dzięki temu też pewne rzeczy udałoby się wyciągnąć, wywalczyć, zabezpieczyć właśnie w ten sposób, żeby się po prostu nie bali, tak, żeby czuli tą ochronę ze strony związku zawodowego, który nie pozwoli im zrobić krzywdy. Mhm. A na ile ważny jest w codziennym ruchu system ETCS? Dlaczego o to pytam? Teraz tu sobie coś zacytuję panu państwu. Artykuł sprzed dwóch dni w czasopiśmie Rynek Kolejowy. UTK, czyli Urząd Transportu Kolejowego, odkrył przypadki wyłączania nowoczesnego systemu kierowania ETCS w pociągach. I podane są nazwy trzech przewoźników. System był wyłączany, a maszyniści nie byli przeszkoleni. Znaczy, to jest dość specyficzne, ponieważ dla większości polskiej sieci kolejowej prowadzi wielu bez systemu ETCS i jakby no, te wypadki się bądź jednak nie dzieją, tak? Więc to jest też inna sprawa, tak? No, trzeba przyznać, że po pierwsze europejski system sterowania ruchem, który wymaga no, jakby inwestycji w tabor, czyli trzeba na każdej lokomotywie zamontować urządzenia, które odczytuje te sygnały z urządzeń przytorowych i systemu GSMR. Przeszkolenie maszynistów, to co Pan wspomniał, sam montaż tych urządzeń, na przykład na linii Łódź-Warszawa, te urządzenia są już zamontowane, ale nie, też nie działają. Więc pociągi łódzkie kolei aglomeracyjnej zgodnie z przepisami jeżdżą z włączonymi urządzeniami ETCS, tylko że one nie odbierają żadnych sygnałów z urządzeń przytorowych, bo to nie działa. Ale Urząd Transportu Kolejowego do niczego się nie doczepi, bo urządzenia są włączone, tylko co z tego, skoro nie ma dla nich użytku. No to trochę jest to takie czepianie się dla formy, tak? Że one powinny być, a ich nie ma. No, Urząd Transportu Kolejowego mam wrażenie ma jakiś ogromny problem z systemem ETCS, znaczy bardzo by chciał, żeby ten system był, działał najlepiej wszędzie, no tylko też nie zdaje sobie sprawy z tego, że po pierwsze to nie jest żadne zbawienie dla polskiej kolei, po drugie na systemie ETCS nadal można jechać na sygnał zastępczy, nic nie szkodzi ku temu, żeby tak zrobić. Nawet jest tam kilka trybów pracy, nawet z pominięciem urządzeń w systemie ETCS, więc to nie jest jakiś tam święty graal, który sprawi, że będziemy absolutnie bezpieczni. Broń Boże, my nadal w Polsce nie mamy
takiego systemu jak choćby niemieckie PZB, czyli system, który w przypadku, kiedy pociąg mija semafor na stój, uruchomi automatyczne hamowanie pociągu, tak? No, nie mamy takiego systemu. Mając oczywiście włączony system ETCS, on nawet szybciej nam powie, że za szybko zbliżamy się do semafora, który wskazuje stój i włączy automatyczne hamowanie, no, ale znowu on musi być włączony, tak? I tak dalej, i tak dalej. On musi działać przy tej linii, a to, że wielokrotnie nie działał albo działał nieprawidłowo, to znaczy na przykład zdarzało mu się zgubić sygnał i włączyć nagłe hamowanie pociągu, chociaż wszystko było w porządku, no to było przyczyną tego, że wielokrotnie przewoźnicy wyłączali ten system, no bo nie było zagrożenia ruchu, a system ETCS, dlatego że przestawał nagle działać, hamował pociąg i zatrzymał go w polu, tak? Bo stracił łączność, bo był jakiś błąd na łączach, więc to też nie jest tak, że wszystkie systemy nam zapewnią bezpieczeństwo i w ogóle jak obładujemy się komputerami z każdej strony, to będziemy działać. No bo jednak to po pierwsze, ten komputer programuje człowiek, ten komputer gdzieś został postawiony przez człowieka i jest obsługiwany przez człowieka. No to nie jest takie mówienie, że to komputery za nas zrobią wszystko. Ja się śmieję, że gdzieś tak czytałem gdzieś takie powiedzenie, że komputery robią za nas połowę pracy, której bez nich w ogóle by nie było, tak? Ale tak, no oczywiście stosowanie nowoczesnej technologii oczywiście, że pomaga w tym, żeby pilnować tego bezpieczeństwa, no, ale znowu to po pierwsze są ogromne pieniądze i to są pieniądze, które też trzeba wydać na szkolenia. To nie można o tym zapomnieć, że po prostu trzeba się szkolić cały czas, no i więc na to pieniądze po prostu muszą być i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. No, ale no mówię, nawet najlepsze urządzenia, najlepsze pieniądze nie zmienią nam tej kultury w podejściu do tego bezpieczeństwa, tak? Nawet tego, żebyśmy traktowali to poważnie, tego, żebyśmy do tego podchodzili właśnie z odpowiednim podejściem, żeby nie kryć błędów swoich kolegów ani innych i nie udawać, że jesteśmy nieomylni, bo każdy z nas popełnia błędy i myślę, że sztuką jest to, żeby z nich wyciągać wnioski, a nie tylko szukać ciągle wiecznie winnego i wskazywać palcem, tak? No bo to do niczego nie prowadzi tak naprawdę. A co musiałoby się stać, żeby ta kultura zmieniła się w stopniu znaczącym? Ona pewnie się zmieniła od czasu Szczegocin. Co musiałoby się stać? Pojawić się więcej pieniędzy, żeby kolej mogła rzeczywiście perspektywicznie się rozwijać i więcej pieniędzy to też więcej obowiązków do zrealizowania i trzeba wreszcie zmienić przyzwyczajenia? Bo w tych kilku analizach, które czytałem właśnie, które Pan publikował w Centrum Analitycznym Gluwo-Jagiellońskiego, na przykład w rokrocznych ocenach polityk rządowych, czyli polityki transportowej, no to akurat kolej tam nie była i nie jest chyba priorytetem. Cały czas drogi są i drogi się buduje, a kolej czeka na KPO. Znaczy, bo o kolei się mówi, że ona jest priorytetem, ale jakoś trudno znaleźć ten priorytet, kiedy na przykład jest mowa o pieniądzach, tak? No, jakoś można zaciągnąć dług w bankach na 39 miliardów złotych, żeby zbudować drogi, ale tyle długu w bankach zaciągniętego, nie mówimy tu o żadnych obligacjach, tylko o kredytach bankowych, tak? Tyle długu ma w bankach zaciągnięty Krajowy Fundusz Drogowy, a Fundusz Kolejowy ma dług równe zero. Tam nie ma długu w ogóle, nie ma żadnego zadłużenia, jest, można powiedzieć, raj liberałów, nie ma absolutnie żadnego zadłużenia, wszystko jest ten, tylko że z Funduszu Kolejowego robi się jakiś naprawdę ułamek inwestycji kolejowych w Polsce. Są jeszcze genialniejsze pomysły robienia inwestycji ze środków budżetu państwa, co jest absurdalne, bo jednym z elementów jakby tego, co się stało, no przekroczeniem, to jest taka ciekawostka, ta modernizacja linii Cary-Kozłów była robiona, Starzyny-Kozłów, tego odcinka, była robiona ze środków budżetu państwa. Środki budżetu państwa mają to do siebie, że trzeba je rozliczyć przed końcem roku. Jak myślicie Państwo, kiedy nastąpił odbiór urządzeń na linii ze Starzyn do Kozłowa? 21 grudnia, 3 dni przed Wigilią. Na pewno wszyscy myśleli o tym, żeby dokładnie sprawdzić, czy wszystko zostało dobrze zrobione. Wszyscy gonili, żeby zapłacić, żeby faktura została wystawiona jeszcze przed Nowym Rokiem. Wszyscy. Wszystkim zależało tylko na tym. A tym, co odbierali urządzenia 21 grudnia, to już byli myślami przy karpiu. Więc nie oszukujmy się, tak? Drogowcy mają czasu na inwestycje dużo. Jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie pojutrze, to wyemitujemy znowu obligacje sobie w Krajowym Funduszu Drogowym, potem sobie zrefinansujemy środków unijnych, a kolej goni od projektu do projektu, tej na zasadzie teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. A jak się nie udaje, to robimy tak zwane fazowanie inwestycji, co wszyscy widzieli na linii Łódź-Warszawa, która była tak fazowana, że inwestycja, która miała się skończyć w 2015 roku, nie skończyła się do dziś, tak?
więc ciągle jest przesuwanie kolejnego elementu i oszukiwanie Unii Europejskiej, że my modernizujemy kolej, podczas kiedy bierzemy tak naprawdę pieniądze na naprawę główną, a nie na modernizację, tak? Czyli na odtworzenie stanu, który był wcześniej, żeby nam się te linie nie rozsypały z powodu braku utrzymania, tylko bierzemy na to pieniądze i oszukujemy Unię Europejską, żeby robimy tutaj wielki rozwój. To jest ta różnica w podejściu, tak? I ciągle jest to też pokazywane, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest agencją rządową, więc jest de facto zbrojnym ramieniem państwa polskiego. Natomiast PKP Polskie Linie Kolejowe są spółką prawa handlowego, która musi normalnie musi mieć po prostu swój kapitał zakładowy, musi sama emitować sobie obligacje na pokrycie wkładu własnego inwestycji unijnych na przykład. No i też specjalnie mu dopiero kilka lat temu zrobiono umowę utrzymaniową, na mocy której państwo polskie płaci na utrzymanie linii kolejowych, co jest absolutnie absurdalne, tak? Dopiero kilka lat temu. Wcześniej cały czas ktoś myślał, że jakieś magiczne pieniądze spadną z nieba i że to gdzieś, nie wiem, że jakiś zysk zostanie gdzieś wypracowany z sprzedawania tras katalogowych pociągów. No, absolutna aberracja, można powiedzieć. No. Więc to podejście jest ciągle formalne i fasadowe, tak? Formalnie to ciągle ten stary układ, że na wszystko musi być jakby specjalnie skierowane, muszą być środki i specjalnie trzeba to zrobić. To wszystko musi być za każdym razem w trybie projektowym, a nie ciągłym, i jest ta właśnie taka rzucawka, że od projektu do projektu, tak? Że od modernizacji do modernizacji, jak będą pieniądze, to zrobimy. To wygląda tak, że to widać po różnych zakładach linii kolejowych, gdzie ktoś się przeciwstawia temu myśleniu i mówi: nie, my nie będziemy robić od projektu do projektu, my będziemy starali się, chociaż biednie, ale będziemy pilnować tego, żeby zawsze było u nas zrobione dobrze. I takim przykładem jest zakład linii kolejowych w Lublinie, który nie czekał na modernizacji linii z Warszawy do Lublina, tylko tam starano się cały czas utrzymywać tę linię w jak najlepszym stanie. Dopóki nie zaczęto robić modernizacji, tam zakład robił absolutnie wszystko, żeby przypadkiem prędkość nie spadła poniżej 120 km na godzinę. Po prostu było takie, że tam wręcz dyrektor narażał się swoim mocodawcom z centrali, żeby tylko dobrze, jak najlepiej gospodarować, jak się da. Natomiast jest wiele zakładów linii kolejowych, które no będzie to będzie, nie będzie to nie będzie, to poczekamy, może przyjdzie modernizacja, pieniądze unijne spadną na pieniądze z nieba, to może zrobimy, a jak nie, to się złożymy ograniczenie prędkości i będziemy jeździć wolniej. Trudno, nie ma pieniędzy, nie da się. No to może trzeba po prostu tego molocha rozbić właśnie między mniejsze zakłady i samorządy. No, nie. Jakieś ostatnio pojawiające się propozycje jakiegoś takiego, nie wiem, chorego oddania linii samorządom bez dania im pieniędzy, no to jest jakieś po prostu, nie wiem, jakaś straszne. Nie jestem absolutnie przeciwnikiem tego rozbicia dzielnicowego, bo raczej jestem za tym, żeby te dobre praktyki, które gdzieś się tam pojawiają, wyciągać do szczebla krajowego, tak, żeby je promować, żeby iść w tą stronę, a nie ciągle dzielić Polskę na lepszą i gorszą, bo gdzieś jest lepszy gospodarz, a gdzieś jest gorszy, tak. No wiadomo, że zawsze to wszystko zależy od ludzi. Ktoś będzie gospodarował lepiej, ktoś gorzej, no ale ja wychodzę z założenia, że lepiej jest pokazywać tych dobrych. Swoją drogą za to mi się dostało, bo też jak prowadzę swój podcast, to wiadomo, najlepiej sprzedaje się sensacja, skandal, afera. No więc postanowiłem porozmawiać z prezesem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Na zasadzie niech pan opowie, jak to jest, że u was można zrobić, tak? Że u was pociągi jeżdżą tanio, jeżdżą dużo, jeżdżą często, nie podnosicie cen biletów, nie narzekacie na podwyżki cen energii. Dostałem od słuchaczy taką reprymendę, że ja tutaj wazelinę robię, tak? Mówię, no nie, no ja chciałem zainspirować innych, niech inni posłuchają tego, który radzi sobie dobrze i niech przestaną powtarzać, że ciągle się nie da, że my nie umiemy, że to jest drogie, że to nie da się, tak, nie można, nie umiemy, tak? No zobaczcie, on umie. To weźcie z niego przykład, tak? Zadzwońcie do niego i zapytajcie, jak to jest, Janusz, przepraszam za taką poufałość publiczną, jak to jest, że u was się da? No to się da, tak? Bo trzeba jakby czasem też pokazać dobre przykłady, a nie tylko ganić. I też tak trochę się reflektuje, że najwięksi promotorzy transportu publicznego wytykają mu największe wady. I to jest takie trochę momentami też zacząłem się zastanawiać, czy to jest dobra droga. To gdzie my jesteśmy w tym myśleniu o kolei dzisiaj? Po Euro 2012. Po kolejnej perspektywie unijnej i wobec kolejnej i wobec tego, że KPO miało być, ale
już dość długo nie ma. Znaczy, najlepiej myślenie o kolei zmieniają ceny benzyny, bo teraz widzę, że w pociągach znowu jest dużo ludzi. System sprzedaży biletów Intercity regularnie nie wyrabia i nie jest w stanie obsłużyć takiej liczby pasażerów. To chwalą się, że mają wzrost liczby pasażerów, mają, chociaż już nie ma części bezpłatnych przejazdów dla uchodźców z Ukrainy, więc to nie jest już ten efekt. Natomiast no, to jest trochę ten czynnik, że faktycznie. I wtedy też tak było, bo jak cofniemy się w czasie i zobaczymy, ile kosztowała benzyna w 2012 roku, to była, nie powiem, że niewiele tańsza niż teraz, bo tak nie było, ale jak cofniemy się o pół roku, no to mniej więcej były podobne ceny, tylko że płace już trochę poszły w górę od tamtego czasu. I wtedy też był jakby pewnego rodzaju boom na pociągi, bo były po prostu tanie. Więc pasażerowie chętnie jeżdżą pociągami, jeżeli tylko one są i są w miarę tanie oczywiście, bo tak to działa. Czy jest zmiana podejścia? Na pewno w niektórych regionach jest zmiana podejścia, tak? Nawet jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda transport kolejowy w Łódzkiem, no to jeżeli cofniemy się o te 10 lat, no to był dramat, tak? Jeżeli ktoś z Państwa wtedy jeździł pociągami, albo pewnie nie jeździł, bo to był taki dramat, że nie dało się tym jeździć, tak? Pociągów było mało, były po prostu zasyfione, jeździły wolno, no tragedia, tak? Wiem, bo wtedy pracowałem tutaj właśnie w Łodzi, w Urzędzie Marszałkowskim i to jak to wyglądało, no to po prostu ja się za to wstydziłem sam osobiście. Natomiast dzisiaj no, Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest pokazywana jako wzór do naśladowania, tak, w całej Polsce, tak. Fajnie działają też organizatorzy transportu, przewoźnicy, nie wiem, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, no ale potem patrzymy nawet takie województwo warmińsko-mazurskie, no i ręce można tylko załamać nad tym, jak tam kolej wygląda, tak. Więc tam, gdzie już ktoś zrozumiał, że jak ważny jest transport publiczny i że warto w niego inwestować i że trzeba to robić dobrze, a nie udawać, że coś z tym robimy, bo niektórzy ciągle myślą, że to gdzieś tam sobie pociągi jeżdżą, to niech sobie jeżdżą, to podejście sprzed 10-15 lat ciągle taki jest. No to tam, gdzie już ktoś poszedł po rozum do głowy, no to widać tą różnicę, tak? I to widać potem też w tym, że ludzie chcą jeździć pociągami, że jest to dla nich wygodne, że jest to dla nich potrzebne po prostu, tak? I to dość ciekawie zawsze wygląda, kiedy się potem przychodzi na przykład na konsultacje publiczne i widzi się ludzi, którym zależy na transporcie zbiorowym, bo tak czasem jest, że właśnie te pociągi gdzieś tam jeżdżą, czy autobusy gdzieś tam jeżdżą, nikt się nie skarży, to jest dobre. No nie, no pociąg, w którym nikt nie... Jedyny pociąg, za który nie przychodzą skargi, to jest ten pociąg, w którym nikt nie jeździ. Jak przychodzą skargi, to znaczy, że ludzie jeżdżą i im zależy na tym. Tak? Że piszą na opóźnienia, to znaczy, że oni tym jeżdżą i na tym zależy, żeby jeździł punktualnie. Bo jeżeli już nie przychodzą żadne skargi, to znaczy, że nikomu na tym nie zależy, że nikt nie chce tym jeździć. I tak naprawdę jeżdżą tylko albo ci, co muszą, albo nie jeździ kompletnie nikt. I dzięki temu ci, którzy zarządzają transportem publicznym, mają czyste sumienie, powiedzmy, proszę, nie ma żadnych skarg. A czy ta zasada ma też odniesienie do komunikacji miejskiej? Bo ja wczoraj właśnie skargę składałem w MPK. W Łodzi można jeździć tylko rowerem i Łódzką Koleją Aglomeracyjną, po mieście niczym innym. To jest moje hasło jako użytkownika po prostu transportu publicznego w Łodzi, bo naprawdę nie jestem w stanie, przepraszam. Niech Łodzianie się na mnie nie obrażają. Ja po prostu nie jestem w stanie jeździć komunikacją miejską w Łodzi. To jest, nie jest na moje nerwy. Już mówię, wolę gdzieś pojechać pociągiem i dalej, nie wiem, rowerem albo pójść pieszo już nawet, nie wiem, kilometr, dwa, trzy. Ale tak, to już chwała Bogu, że jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna, dzięki temu w Łodzi można gdzieś dojechać. Rower też publiczny, miejski. Na szczęście też już dobry jest. Ja celowo miałem ten kontekst łódzkiej komunikacji miejskiej. O jedną rzecz jeszcze chciałbym zapytać, ale zanim, jeżeli Państwo chcecie zadać naszemu gościowi jakieś pytanie, to byłby moment dla Państwa. Proszę bardzo, czy podać mikrofon? Nie, no powiem właśnie. Ja chciałem Pana zapytać o skąd zainteresowanie i wiedza w związku z tą sprawą w ogóle. Czy Pan się interesuje kolejem, czy Pan pracował? Znaczy ja 12 lat pracuję w transporcie kolejowym. Teraz akurat pracuję w jednym z biur projektowych i pracuję przy studiach wykonalności linii kolejowych, ale jeżeli ktoś nie wczytywał się w moje CV, to pracowałem w dwóch urzędach marszałkowskich, pracowałem w Poloregio, pracowałem przez krótko nawet w CUPCie, w Centrum Tytułowych Projektów Transportowych, a parę lat też właśnie pracuję w dużym konsultingu transportowym, więc ja po prostu tym żyję od lat. A jak zdarzył się ten wypadek, to byłem pracownikiem przewozów regionalnych, więc no, bardzo mocno to mną wtedy wstrząsnęło, bo
Pamiętam, że pierwszy czas mówił właśnie do kolegi z pracy, który często jeździł po prostu w tym miejscu i było, czy ty tam jesteś, mówi, na szczęście nie, ale widzę, co się dzieje. Pan powiem, że to jest, ten wypadek jest trochę podobny do 80 roku, tam w sierpniu 80. To takie samo, tylko że tam nikogo nie skazano. Oni tam zginęli wszyscy, ci co byli. Tak jak można powiedzieć, bo tam ta sprawa, panu powiem, to inny okres był, to PRL, ten facet pisał w takich zeszytach Ekspres Reporterów o tej sprawie, ale to tam już, wie pan, to już było powstanie wojenne i tą ekipę oskarżoną Gierkowską. To jeden z czytelników mi powiedział, że jak przeczytał właśnie moją książkę i przeczytał książkę właśnie o katastrofie w Opoczynie, o której pan mówi, to taki wniosek jego był, że Specja była trochę lepsza w stopniu katastrof niż obecna prokuratura. Przykre, ale prawdziwe. W sensie więcej rzeczy ówczesna bezpieka zbadała niż prokurator teraz przy tej katastrofie. Pan mówił o błędach systemowych związanych z tą katastrofą, ale że skazani zostali pracownicy najniższego stopnia. Jak pan przeczytał rozmowę pana Andrzeja N. i pani Jolanty S., to nie bał się pan wsiąść do pociągu? Nie. Ja się bałem. Ja nie rozumiem, ludzie się boją takich rzeczy, tak samo jak ludzie boją się... To jest degrengolada wymiany informacji, to chyba gorsze nie można, to nawet skeczy by nie wymyślili czegoś takiego. Tylko niech pan też ma świadomość tego, że ta sławna rozmowa o strzałce na popielato i na czerwono i że a coś tam popierdolili znowu, to była rozmowa wyrwana z kontekstu. To był jeden, no, jeden fragment. Ja czytałem tylko raport komisji, nie miałem dostępu do materiałów sądowych, które pan prawdopodobnie bardziej szczegółowo miał. Ale no, generalnie, kiedy dyżurny ruchu nie wie, na który tor wypuścił pociąg, no to chyba już gorszego przypadku nie może. To zachęcam pana do przeczytania mojej książki, to... Ja już nie znałem tej książki, na pewno... Zapraszam serdecznie, to dowie się pan, że to nie jest takie proste, bo wątek osoby trzeciej jest bardzo ciekawy i nie został wyjaśniony. Aha, no, chyba że właśnie coś tam jest. Albo nie tyle osoby trzeciej, co tego, że prawdopodobnie Andrzeja w ogóle na nastawni mogło nie być w momencie, kiedy pociąg odjeżdżał spod jego okien. Aha, no to... Stał się w okresie Nowaka czy Grabarczyka? Nowaka. Nowaka, o. Nowak wyrzucił prezesa Polskich Linii Kolejowych miesiąc po katastrofie, ale nie za katastrofę. Tylko dlatego, że był nie z jego partii, nie z jego otoczenia. Jeszcze jedna uwaga. PCS, pan mówił o tym hamowaniu. No, SHP dalej działa chyba, nie? Działa, tylko pytanie, czy to jest system, który przed czymkolwiek zabezpiecza. Niech pan sobie sam na to pytanie odpowie. Na razie to był chyba dość skuteczny. Te panowie są chyba z branży, podejrzewam. To chyba był dość skuteczny, nie? Czy SHP jest skutecznym systemem zabezpieczenia ruchu? No, ja bym wolał PZB jednak, gdybyśmy mieli. To niemiecki system zabezpieczenia ruchu działa mniej więcej na tej zasadzie, najprostszej wersji, tak jak wspomniałem, że w momencie, kiedy pociąg przejeżdża koło semafora wskazującego sygnał stój, następnie jest uruchamiane automatyczne hamowanie pociągu. No, tak. SHP też bardzo podobnie działa, elektromagnes, który działa. No tak, ale jak pan zbija czuwak i przejeżdża pan koło czerwonego semafora, to się nic nie dzieje, jedziemy dalej. Jeżeli dyżur nic nie zauważy, to też jedziemy dalej. Nie wiem, czy SKP na taśmę się nie zaznacza? Zaznacza się, ale co z tego, skoro i tak pan jedzie dalej, no to... A potem zawsze można to wyłączyć. To jest ostateczna do człowieka, jednakże może jakby pominąć tą blokadę i tak dalej. No, mówię, zawsze jest ten etap, że gdzieś tam wszystko możemy pominąć, tak? To jest ten temat właśnie, na przykład to ciekawostka, to czego nie ma w książce. Rozumiem, na przykład z panią Latą S., jak rozmawiałem, to ona wspomniała, skąd się wziął jeden z wypadków, bodajże pod Miąsową w Tyleckiem, chyba w 90 roku, gdzie właśnie jeden pociąg najechał na drugi. Ona mówiła, że tam to jest mało opisany wypadek i gdzieś tam nie ma szeroko opisanego. Teraz mówił, z czego to wynikało, że dyżurny był pijany, zszedł do przekaźnikowni i blok sobie sam zwolnił, żeby móc... Żeby zwolnić po prostu, bo myślę, bo stwierdził, że tamten pociąg już na pewno musiał dojechać, więc ja idę i sobie dzwonię, więc jedziemy dalej. Czasami są wypadki, które są spowodowane czysto ludzką głupotą i faktycznie w takim wypadku, jeżeli mamy pijanego dyżurnego, no to jest bezdyskusyjnie, tak? No ale no, tak naprawdę takie wypadków jest mało, gdzie mamy faktycznie winę jednego człowieka i to jest takie proste i ta historia nie jest taka prosta, niestety, no to... Nie jest taka prosta, jak niektórzy by chcieli, żeby była i... Zachęciłby pan do przeczytania, rzeczywiście. Zachęcam pana.
To ja mam pytanie. Opowiadałeś o tym, że to jest hermetyczne środowisko. Ciągnąłeś na wierzch brudy, jakby nie było, które były ukrywane. Pewnie no, o książce jest głośno, więc na pewno jest parę osób, które mają teraz pełne... Myślę, będzie jak reklama książki pojawi się w periodyku na Nastawnik, który jest dystrybuowany przez Zarząd Zawodowy. Ale ci, co mają wiedzieć, to już wiedzą w mediach publicznych. Jest na pewno parę osób, mają teraz pełne gacie i się boi tego, co tu się może zadziać dalej. Natomiast no, dalej jesteś w branży kolejowej, tak? Dalej działasz. Jaki jest odbiór tej książki, z czym się spotykasz? Czy to, czy widzisz jakąś wrogość, że też się w jakiś sposób postawiłeś? Nie, z pracownikami polskich linii kolejowych widziałem się w poniedziałek i dalej mi podają rękę, więc... Może jeszcze nie czytali. Znaczy ci bezpośrednio zaangażowani w wypadek, to z nimi się nie spotykam, bo tam nie spotykam się z nimi codziennie. Natomiast nie, na razie ze strony jakby czysto branżowej, takiej osób, które powiedzmy, że mają coś tam do powiedzenia, to się nie spotkałem z jakąś, nie wiem, ani z ostracyzmem, ani z jakąś reakcją. Jeszcze żadne pozwy też nie przyszły, nikt mi ani żadnych tam końskich głowy do pościeli też nie przyszedł, więc nie spodziewam się tutaj jakiegoś... Raczej jest typowe w tej branży zamilczenie tematu na śmierć na razie ze strony takich, powiedzmy, osób, które mogłyby coś mieć w tej sprawie do powiedzenia, które mają na coś wpływ, to raczej jest takie zamilczenie zupełne tematu, że spróbujmy się nie odzywać, to może to przejdzie obok. No, na razie mam oddźwięk od czytelników, którzy na razie mam pozytywny. Jeszcze nikt mi takich tutaj zarzutów merytorycznych nie postawił. Chętnie, jak się pojawią, chętnie je przyjmę na klatę, tak? Nie boję się krytyki i tego. Biorę odpowiedzialność za to, co tam zostało napisane. No tak, no to w zasadzie pozycja mogłaby spowodować jakąś przełamanie. Znaczy może nie jest... nastąpi nagle zmiana, ale jest to jakiś może kamyczek do tego, żeby troszkę się zmieniła ta kultura branży, kultura tajemnicy. No, bardzo bym sobie tego życzył, zobaczymy co będzie, jak się to rozejdzie wśród dyżurnych, bo poczekam właśnie. I wczoraj właśnie przewodniczący Związku Zawodowego właśnie powiedział, że chciałby zareklamować książkę w periodyku związkowym. Ten periodyk jest na Nastawni, jest na każdej Nastawni zazwyczaj, jak się przyjdzie, więc jeżeli jest przerwa w ruchu pociągów, to dyżurni sobie czytają, może przeczytają, może to do nich dojdzie. Na razie jeszcze jakby z jakimiś tutaj krytycznymi, niechętnymi głosami się nie spotkałem. Co najwyżej czytelnicy narzekali, że jest dużo technicznego żargonu i ciężko to czasami się połapać. No, redaktorka Olga Gitkiewicz bardzo ciężko pracowała nad tym, żeby jednak to było bardziej dla ludu. Żeby było to strawne, natomiast jak będzie, to już muszę czytelnicy ocenić. Mam nadzieję, że jednak będzie strawne. To pani z tyłu. Dzień dobry. To ja bym chciała zapytać właśnie o kondycję kolei obecnie, ponieważ powiedział pan na początku rozmowy, że teraz jest lepiej niż 10 lat temu. Myślę, że tak może być. Z kolei po lekturze właśnie książki pani Gitkiewicz mam takie wrażenie, że jednak nie do końca jest dobra. I jednocześnie chciałabym zapytać, ponieważ ma powstać centralny port kolejowy, czy to może być odpowiedź na to, tak jak mówił tutaj prowadzący, aby było więcej pieniędzy na rozwój kolei. I to się jakby można, wynika z rozmowy z książki pani Gitkiewicz, że kolej celowo nie jest właśnie rozwijana, z takich przyczyn, które pan powiedział wcześniej, że to jest spółka, ona musi się utrzymywać, wypuszczać te wszystkie emisje, że jest po prostu trudniej zamontować nowe tory kolejowe, nowe stacje zbudować, aniżeli kolejne kilometry. Znaczy, no, niewątpliwie w tym modelu organizacyjnym, który jest obecnie, no, łatwiej jest budować drogi niż linie kolejowe, tak? Zdecydowanie łatwiej, tak? Drogowcy mają na przykład specustawę drogową, w związku z tym jest im dużo łatwiej budować drogę niż zbudować linię kolejową. Kolej doczekała się takiej fantastycznej specustawy, za pomocą której można od razu dostać pozwolenie na budowę, wywłaszczenie, podział działek i tak dalej. Kolej musi się z tym bujać dużo, dużo bardziej, nie jest to łatwe. Co do centralnego portu komunikacyjnego, ta inwestycja ma mnóstwo, ma albo zaciekłych wrogów, albo samych klakierów, po prostu i ludzi przekonanych, że oni budują drugą Gdynię. Ja, prawdę mówiąc, nie mam zdania. To nie jest jakieś takie, nie wiem, stawanie okrakiem na barykadzie, po prostu jakby ani nie jest jakiś specjalnie wychłodzony sceptycyzm, po prostu jakby sam jestem ciekaw, w jakim kierunku się to rozwinie.
Aczkolwiek mam, po pierwsze, na razie nie ma pieniędzy na centralny port komunikacyjny, w sensie na te linie kolejowe. Jakkolwiek nam różne rzeczy obiecują politycy, to formalnie nie ma na to pieniędzy. Finansowanie centralnego portu komunikacyjnego jest do przyszłego roku, co jest w przyszłym roku, dobrze wiemy. Jak będzie dalej, to zobaczymy. Oczywiście samo to, że ktoś w końcu mówi, że zbudujemy 1800 km linii kolejowych, mówię, dobrze, nareszcie się coś zbuduje, bardzo dobrze. Natomiast momentami, jak patrzę na realizację, czasami się zastanawiam, czy na pewno idziemy w dobrą stronę, bo z jednej strony to się mówi, że tu na hura, zaraz zbudujemy, będzie 2028 rok, wszystko będzie i tak dalej. No powiem, z drugiej strony rozkłada się te przygotowania na ogromną ilość tych inwestycji, zamiast skupić się na tej jednej podstawowej, jesteśmy w Łodzi, więc nie będę mówił, to nie jest żadna moja kurtuazja w stosunku do Łodzian, że tak uważam, linia dużych prędkości Łódź-Warszawa to jest coś, co już dawno temu powinno być i to, że tego jeszcze nie ma i że o tym rozmawiamy, to jest jakaś absolutna żenada i porażka państwa polskiego, bo ta linia już dawno, dawno powinna być gotowa i powinniśmy tym jeździć. Natomiast no, z drugiej strony, patrząc jak to wygląda, no, znowu mamy to samo, co było 11 lat temu, to znaczy 11 lat temu protestowano w Brzezinach przeciwko przebiegowi kolei dużych prędkości, dzisiaj mamy rok 2022, znowu w Brzezinach protestują przeciwko przebiegowi kolei dużych prędkości. Ja zastanawiam się, czy za 10 lat nadal w Brzezinach będą protestować przeciwko przebiegowi kolei dużych prędkości, która już wtedy nie będzie Y-kiem, nie będzie CP-kiem, tylko będzie jeszcze czymś innym. No, ja bym chciał, żeby ona po prostu powstała, tak, i żeby ta sieć kolejowa była faktycznie rozwijana, natomiast też zauważam jakieś takie dziwne ściganie się, kto ważniejszy, czy CPK premiera Morawieckiego, czy Polskie Linie Kolejowe pod ministrem Adamczykiem, tak? I to takie jest trochę żenujące, prawdę mówiąc, bo nie wiem, po co dzielić włos na czworo. Aczkolwiek też rozumiem argumenty ludzi, którzy są no, zniecierpliwieni tym, jak wydają inwestycje w linie kolejowe, polskich linii kolejowych, bo tych nielicznych udanych jest naprawdę bardzo mało, a komu jak komu, ale Łodzianom mówić o modernizacji Łódź-Warszawa nic nie trzeba mówić, bo to wszyscy wiedzą jak jest, tak, i ile Łodzianie wycierpieli, że tak powiem, na inwestycje kolejowych, to mało kto w Polsce wycierpiał, więc znaczy to, że jest lepiej, to widzę to pod tym względem, że jakiekolwiek pieniądze wreszcie są, to już nie jest to podejście, ta nędza, która była, kiedy ja zaczynałem swoją pracę w tej branży, bo wtedy było naprawdę biednie, wtedy było dosłownie, była po prostu bieda aż piszczała, naprawdę. I dzisiaj może te pieniądze nie są wydawane najlepiej, może wciąż jest ich za mało, może te mechanizmy organizacyjne wciąż nie są najlepsze, ale na pewno jest pod tym względem lepiej, tak? I też książka była pisana, powiedzmy, i tam te 4 lata temu, tak? Więc też powoli się pewne rzeczy zmieniają. I znowu powiem, że znowu są tacy, którzy, do których dotarły pewne rzeczy już i starają się w tej nawet niedoskonałej rzeczywistości robić coś lepiej. No, a są też tacy, którzy tak jak wspominałem, no, ciągle jeszcze są w dawnych czasach i ciągle uważają, że nic się nie da i tak naprawdę to taką pozorną modernizację, jeżeli już robią, to robią taką właśnie pozorną modernizację z kostki Bauma i blachy falistej, a nie faktycznie nie budują nowoczesnych struktur, nie budują nowoczesnych narzędzi, żeby to wszystko działało, bo to o to przecież chodzi. A tak się zastanawiam, czy właśnie większa ilość pieniędzy to jest odpowiedź na bolączki całej kolei, no bo tak czyta Pana sugestia ze strony prowadzącego i tutaj muszę powiedzieć, że się trochę nie zgadzam, bo tak myślę, że im więcej pieniędzy, to jest taka, to trochę nam się rozmywa odpowiedzialność za podjęte decyzje, a więc skoro mamy pieniądze, to skierujemy je tutaj i finalnie one nam się po prostu rozpływają. Mieliśmy więcej pieniędzy, mieliśmy więcej rzeczy zrealizować, one niestety rozpłynęły. Zastanawiam się, gdyby jednak nie zainwestować, może inaczej, czy jednak... Mądrze ja nie więcej. Ale nie inaczej, w ludzi. W sensie na takiej zasadzie, bo kiedy Pan tutaj mówił o kulturze organizacji miejsca pracy, gdzie jak to sparafrazuje, że chodzi o stawianie takiego świeżaka na stacji, który nie ma kompletnie pojęcia o tym, co zrobi. No, nazywanie tego kulturą dla mnie to jest taki brak odpowiedzialności za to, że coś rzeczywiście może się tutaj stać. I czy nie należałoby na przykład zainwestować jakby pójść w takim kierunku, żeby wybrać takich ludzi, którzy będą wizjonerami, a jednocześnie wezmą odpowiedzialność i cały czas tę odpowiedzialność za los ludzi będą mieli na sobie, by tak zmodernizować kolej, żeby rzeczywiście ona była atrakcyjna dla pasażera i on przesiadał się do kolei.
Tak, ja czasami prowokacyjnie mówię na różnych spotkaniach, że Sławomir Nowak był najlepszym ministrem transportu w III RP i wszyscy otwierają wielkie oczy. Jak to tutaj aferzysta ten? Ja mówię, no jak z główną zaraz odpowiem na pytanie, tylko właśnie odniosę się do tego Sławomira Nowaka. Ja mówię, Sławomir Nowak był pierwszym ministrem chyba transportu w III RP, który wiedział, że kompletnie się na tym nie zna. I miał tą świadomość, że on nie wie, dlatego sięgnął po ludzi, którzy mieli o tym jakieś pojęcie i możemy dyskutować już o tym, czy sięgnął po właściwych ludzi, ale na pewno nie zgrywał najmądrzejszego wizjonera, który będzie wszystko wiedział i zjadał wszystkie rozumy. Odpowiadając na to, co pani mówi, tak, no, sposób rozwiązywania problemu pod tytułem dosypmy więcej pieniędzy, to jest system rozwiązywania problemów niemieckich Deutsche Bahn. Jeżeli coś nie działa, to dosypmy więcej pieniędzy. Tak to działa w Niemczech. Tylko że tam jakby ten portfel jest dużo głębszy, więc i są trochę mniejsze zaniedbania z wielu lat, więc jakby jest co robić. I też się z tym spotykam w codziennej pracy, to znaczy widzę, że po latach nędzy na kolei, gdzie się łatało po prostu wszystko na taśmę klejącą i trytytki, no to teraz z drugiej strony wchodzimy właśnie w megalomanię i wydajmy kupę forsy i to na pewno załatwi sprawę. No i też momentami łapię się za głowę patrząc na tą megalomanię, bo zastanawiam się po prostu, czy nie odbijamy się od ściany do ściany. No jakby tak, to są jakby ten, i trzecia rzecz, czasami zastanawiam się, czy ten młody dyżurny, który świeżo wyszkolony, za chwileczkę, który przyjdzie faktycznie świeży, nieskażony, że tak powiem, niedasizmem, tą toksyczną kulturą, czy on czasem nie będzie lepszy, pod warunkiem, że będzie dobrze wyszkolony, od tych starych wyjadaczy, którzy już tyle afer zamietli pod dywan, że w zasadzie ja chętnie bym się powłamywał do paru dłuższych, bo bym miał materiał na kolejną książkę z tych anegdot. Proszę. Znaczy nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że jakby jeżeli dojdzie do katastrofy lotniczej, tak, no to to jest jakby, nie wiem, lepiej prowadzone śledztwo, dlatego że się szuka przyczyny we wszystkim, czego można, znajduje się przyczynę i się sprawdza, czy można tego uniknąć w przyszłości, a nie, że się ciągle szuka kozła ofiarnego i że po prostu wtedy nawet góra może ponieść konsekwencje. No to jest ciekawe spostrzeżenie, na pewno. No, cóż mogę do tego dodać? W ogóle przy okazji, jak jesteśmy takich różnych katastrof, takich rozmawiania, no to jakby a propos zdrowego rozsądku, to jest kasus przecież kapitana Wrony. I jeżeli ktoś z Państwa się interesuje tym tematem, to wie, że kapitan Wrona postąpił zgodnie z instrukcjami, bo w instrukcji nie było, że tamten przełącznik jeden mógł być wyłączony. Po prostu tego nie było w instrukcji. On postąpił tak, jak się postępuje w lotnictwie, czyli jak dzieje się to, to na wszystko jest procedura, otwieraj, otwórz książkę na stronie takiej i takiej, wykonaj procedurę. I on zrobił wszystko zgodnie z procedurami i jakoś żaden sąd go nie skazał za to, że postąpił zgodnie z procedurami. A dyżurnych pod szczekościami skazano za to, że postępowali zgodnie z procedurami. A też kapitan Wrony postąpił zgodnie z zdrowym rozsądkiem i zaczął szukać tego jednego bezpiecznika, który ktoś tam, nie wiem, czy nowy, czy czym przełączył, tego akurat nie ustalono. To może ciekawostka, ale też pokazująca jakby różnicę w podejściu do wielu rzeczy. Tam by trochę próbowano zgnębić po tym, że bo to on szkodził ten samolot jednak. Ale nikomu się nic nie stało. I to dlatego został bohaterem, bo nikomu się nic nie stało, tak? A jak pan stawia teraz? Od dzisiaj Stany Zjednoczone powiedziały, że Polska będzie przyrzucała z Ukrainy zboże. Będzie dostaniemy pieniądze na ten, na ustawienie linii kolejowych. Zboże może z dni, zanim my zrobimy porządek z tymi liniami kolejowymi przy tym tempie inwestycji. No. Bo Amerykanie mają teraz zainwestować po granicę, bo tak można powiedzieć, od Przemyśla, Rzeszów i te mają być do Gdańska przerzucane, bo to będą po drugiej stronie będą Ukraińcy zmieniać, jakże są linie kolejowe. No już powoli podobno Ukraina się przekonuje do tego, żeby się przekuć na europejski standard torów dopiero jak już zaczęli. No, bardzo dobrze i bardzo bym sobie tego życzył, żeby tak było, żeby w końcu ta granica. Z punktu widzenia militarnego nawet to jest lepiej. No to też właśnie wszyscy zauważają, że to w końcu, że tak powiem, jest odwrót w właściwą stronę w tej kwestii. Jakby kolej jest mechanizmem bardzo inercyjnym, tak? To nie jest takie proste, żeby nagle przestawić się na zupełnie nowy kierunek przewozów, czego nie woziliśmy, bo w Polsce przestaliśmy wozić praktycznie płody rolne, w szczególności zboże. Jeszcze gdzieniegdzie od czasu do czasu znajdziemy buraki cukrowe na kolei, ale to jest 1-2% wszystkich przewozów kolejowych w Polsce, towarowych, jak spojrzymy sobie na to,
na to, co się wozi koleją. Myśmy przestali po prostu to wozić, odwróciliśmy się od tego i znowu przestawienie całej machiny kolejowej na to, żeby dzisiaj zacząć wozić zboże, jest po prostu trudne, bo to jest znowu, to są dziesiątki lat zaniedbań, tak jak niektórzy, nie wiem, już jakoś szeroko, już wchodzimy w szerokie dygresje, to jest coś tam, dlaczego u nas nie ma transportu rzecznego. No ja rozmawiałem z człowiekiem, który się tym zajmuje, mówię, proszę pana, jak w latach 80. przestaliśmy to wszystko utrzymywać, dwa, przyszły susze i tak dalej, no to nie ma takich pieniędzy, żebyśmy my dzisiaj byli w stanie to otworzyć, żeby to miało sens. No po prostu skala zaniedbania jest w pewnym momencie, przekracza się ten punkt, gdzie skala zaniedbań już jest tak duża, że odtworzenie tego jest kompletnie nieopłacalne. Na kolei mam wrażenie, że jeszcze tego punktu nie przekroczyliśmy, odbiliśmy się od niego, na szczęście, już idziemy w właściwą stronę, ale znowu, to nie jest jeden sezon, że tak powiem, kiedy my będziemy w stanie to zboże wozić, bo aktualnie mamy tak rozgrzebane linie kolejowe w Polsce, tak nieprzejezdne, tak mało, o tak niskiej przepustowości, że no przepraszam, ale nie wywieziemy tego zboża. Ono u nas, nawet jeżeli byśmy się zaparli, to ono u nas zgnije po prostu w drodze do portu, bo pociąg towarowy będzie jechał z Przemyśla do Gdańska dwa tygodnie. No. Fajne tak się mówi, bo to zatyki wszystko będzie. No bo z Ameryki to ładnie wygląda. Bo wydadzą pieniądze. Właśnie, bo jak to jest? Ja kilka tygodni temu czytałem, że to Deutsche Bahn ma przewozić. Że już mają jasne. Ale ten Deutsche Bahn i tak stanie pod semaforem w Skierniewicach, bo Skierniewice nie będą brać godnych to. Ja się zapytam, na początku wspomniał pan, że po 2015 akta prac Komisji Badania Wypadków Kolejowych są tajne. Czy jest jakiś szczególny powód ku temu, że to utajniono? Prawdę mówiąc, wszystkie. Znaczy, to była zmiana w ustawie o transporcie kolejowym, która została w 2015 roku jeszcze za kadencji PO, jeżeli ktoś bardzo chce tutaj rozliczać partię, która została przeprowadzona na zasadzie takiej, że to było argumentowane oficjalnie tym, że to ma zrównać w zasadach Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych i Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, żeby one działały na identycznych zasadach, żeby, bo pamiętajmy, że Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych czy Lotniczych, ona nie orzeka o winie. Ona ma właśnie znaleźć te błędy systemowe, ma wskazać, co należy poprawić, żeby do takiego wypadku już ponownie nie doszło. Niestety jakby też umocowanie tych komisji jest takie, że one sobie coś tam wydają zalecenia i można je wdrożyć albo nie. I to niestety sporo osób z tego korzysta jako czytadła do porannej kawy, na czym ubolewam. Natomiast tak, od tamtego czasu, żeby prokurator czy sąd mógł dostać dostęp do materiałów zebranych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, musi zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie i Sąd Okręgowy musi podjąć orzeczenie o tym, że takie akta, że te materiały, tak, przekazuje, bo to, co Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych z siebie, że tak powiem, wypluwa, brzydko mówiąc, to jest po prostu zanonimizowany raport końcowy, tak, nie dzieli się tymi materiałami. W przypadku katastrofy Szczekocina było inaczej, tam zostało podpisane porozumienie między prokuraturą a PKWWK już na etapie śledztwa w ten sposób, że wszystkie materiały, choć mam wątpliwości, czy wszystkie, zostały przekazane sądowi, bo jak rozmawiałem z przewodniczącym komisji, to miałem wrażenie, że on jeszcze coś ma w zanadrzu swojej szafy, z czym się z sądem nie podzielił. Ale to tylko może wrażenie, może on tylko tak, może tylko blefował przede mną. Właśnie, jeżeli pan przed chwilą powiedział, że jak komisja wydaje kolejowy raport, to oni nie muszą tego wdrażać. No to tak samo jest właśnie w lotnictwie, tyle że zwłaszcza często tam są jakby ludzie o tak jakby zdrowszych zmysłach, że wiedzą, że jeżeli właśnie nie postąpią tak, no to zginie więcej osób, czyli właśnie wtedy wdrażają i dzięki temu na przykład producenci wdrażają poprawki albo przewodnicy i wszystko jest dobrze tak jakby. Bo w lotnictwie nie ma monopolu. Nie ma innego zarządcy infrastruktury niż PKP PLK w Polsce, tak? Jest zazwyczaj jeden zarządca krajowy, że gdzieś są jacyś mali zarządcy infrastruktury, bo jakby to, co się dzieje na kolei w wypadkach, to zazwyczaj, jeżeli to nie jest ukręcenie się tam osi w wagonie towarowym, tak? Co jest akurat częstą awarią, tak? I wagon się wykoleja, tak? I następuje ten wypadek, no to generalnie całość wypadków kolejowych jest po stronie zarządcy infrastruktury, niestety, taki ma takiego losu. Natomiast w lotnictwie po pierwsze to jest nieco bardziej rozproszone, jest demonopolizacja i nikomu nie zależy na tym, żeby straszyć ludzi lataniem samolotem, bo ludzie są i tak dostatecznie wystraszeni i jest dostatecznie dużo ludzi z blokadą, a im zależy na zarabianiu pieniędzy po prostu. To jest biznes, tak, żeby ludzie chcieli latać samolotami, więc trzeba robić wszystko, żeby to było bezpieczne i nie zostać
nie zostać jedynką na okładce, prawda, gazet i dzienników telewizyjnych, że znowu samolot spadł, tak? No bo przecież no, każda katastrofa lotnicza przecież to jest po prostu top news. No. Który dziennikarz już opuścił taki news? No to jest gwarant popularny, gwarant klikalności dzisiaj. No i przede wszystkim, jak się samolot zepsuje, to nie można się zatrzymać na 10 kilometrach i się zastanowić. Albo się leci, albo się spada. No tak, no. A kwestia odszkodowań na przykład? No i to jest jedna rzecz, z której się wciąż nie znalazła i to wynika z tego paragrafu 22, o którym mówiłem. To znaczy te akta, do których się nie dostałem, to były akta w sprawie cywilnej właśnie o odszkodowania, które wytoczyła między innymi żona konduktora jednego, który zginął, bo ta żona kierownika pociągu akurat bez problemu wywalczyła odszkodowanie za śmierć męża, tak? I byli też tacy, którzy sobie poszkodowani w katastrofie, którzy sobie to wywalczyli, byli natomiast tacy, którzy mieli z tym jakieś problemy, niestety jakby nie udało mi się dotrzeć do akt tego postępowania, więc też tego tematu po prostu nie mogłem sobie nie zgłębić, tak? A z kolei z tymi, z którymi rozmawiałem, z tymi czy rodzinami właśnie ofiar, czy poszkodowanymi, no to oni jakby mówili, że oni poradzili sobie z tym sami, bez problemu, tak? Więc też trudno mi znaleźć tutaj jakiś obraz tego, gdzie to tak naprawdę leży. Ale od PLK dostali, tak? Nie wiem, prawdę mówiąc, tylko od kogo oni dostali. Ja też tego tematu nie zgłębiałem. Generalnie, jeżeli rozmawiałem z poszkodowanymi czy z rodzinami ofiar, no raczej zapytałem o to, tak? Ale najczęściej oni odpowiadali, że to zlecili jakiemuś adwokatowi, on to załatwił, to było poza nimi, tak? Oni tylko udzielili pełnomocnic, nie musieli w tym uczestniczyć i tak to najczęściej wyglądało z ich perspektywy. Tak? Ci, którzy... Niestety, jeżeli chodzi o tych, którzy zdecydowali się na walkę, no niestety mówię, do tej części nie udało mi się dotrzeć, niestety, no nie mogłem czekać, aż minie stan epidemii, bo chciałem skończyć wreszcie pisać książkę, tak. Ale na pewno, jeśli przeżyli, to by dostali na pewno trochę, jakby, nie wiem, mniejszy wyrok za to, że na przykład doszło do katastrofy, dlatego, bo główne błędy popełnili dyżurny, a oni byli współwinni, bo złamali przepisy, tak jak... No nie złamali przepisów. Dyżurni nie złamali żadnych przepisów. Znaczy, chodziło mi tu o maszynistów, bo na przykład jeżeli mówimy o Interregio, no to on dostał sygnał zastępczy i nie dostał wskaźnika, żeby jechał po niewłaściwym torze. To dyskusję już znam od 10 lat, przepraszam. Tak, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, to jest na przykład jedna rzecz, którą znalazłem w aktach sprawy. Znalazłem notatkę, którą pisał pomocnik maszynisty pociągu TLK. Wyjętą po prostu taka kartka, po prostu wyjęta z tego wraku. No to on tam notował cały przebieg, tak? I mówi tu rozkaz na unieważnioną blokadę. Jeden, drugi, trzeci zastępczy i notatka się urywa, tak? To były czasy, kiedy jazda na sygnał zastępczy na centralnej magistrali kolejowej była codziennością. No, musimy sobie zdać sprawę z tego. Pociągów Proszę? Przez moment ponad 60% tam z jakiegoś okresu było pociągów. Przepraszam, nie wiem jak to było mierzone, nie? Ale że to była powszechna praktyka. To były po prostu, musimy zdać sobie sprawę, że to były czasy pozornej modernizacji i straszliwego dziadostwa, tak? I wszyscy byli do tego dziadostwa przyzwyczajeni już. To oni byli. Przepraszam, nie chcę tych ludzi obwiniać, dlatego ja naprawdę odżegam się od obwiniania kogoś, kto nie żyje, bo oni się nie mogą bronić. No przepraszam, no nie mogą się obronić ci maszyniści, tak? I nie widzę sensu w obwinianiu ich o to, że takie były czasy, takie było wtedy dziadostwo, tak? Były stacje, gdzie się jeździło na sygnał zastępczy przez lata i wszyscy na to przymykali oko, przecież pociągi jeżdżą, to niech jeżdżą, tak? I dopiero potem te 16 zabitych dopiero zaczęło otwierać oczy na to, że trzeba coś z tym wreszcie zrobić. I nie tylko z tym, tak? To oczywiście było najłatwiej było wyeliminować sygnały zastępcze, bo to jest tylko kwestia właśnie nasypania pieniędzy na inwestycje. Takie do tego wszyscy byli przyzwyczajeni, że jest dziadosko, że musi być dziadosko i że nic się z tym nie zrobi. No dopiero jakby otwieranie oczu przez taką tragedię zaczęło sprawiać, że no jednak coś musimy z tym zrobić, tak? W katastrofie w Barbach był taki przypadek, czytałem gdzieś tam pod Gdańskiem, że maszynista odmówił przejechania dalej, no i tam jakieś konsekwencje próbowano wobec niego wyciągnąć, więc to świadczy o tym, jak to ten prymitywizm
i byle jakoś była rozpowszechniona. Ale znowu, no, to są ci, którzy się nie boją tego, że ich wyrzucą z pracy. Ci, którzy mają sobie na tyle odwagi, że nawet jeżeli dopadną ich potem konsekwencje, że oni w tym momencie, tu i teraz, nie boją się sprzeciwić temu dziadostwu. Tak, bo tam się wypadli, nie chciał ruszyć, komisja musiała przyjechać, to zgodnie zresztą z przepisami. No tak, ale z drugiej strony jak też miejmy świadomość tego, czym są, bo jeszcze odróżnić jest Państwowa Komisja Badania Parków Kolejowych i są komisje kolejowe, które badają każdy incydent, ale komisje kolejowe, tutaj pomijmy, że tak powiem, minutą ciszy stan, jakość raportów tych komisji, bo one są dramatycznie, to trzeba mieć świadomość, co to jest komisja kolejowa. Komisja kolejowa to przychodzi przedstawiciel przewoźnika, zarządcy infrastruktury, wszystkich zaangażowanych spółek wypadek i każda spróbuje zepchnąć winę poza nich, tak? Więc jeżeli na przykład, nie wiem, czy kojarzycie Państwo głośną sprawę maszynisty, który niedawno został uniewinniony za to, że go tam prokurator szarpał i pierwszy sąd pierwszej instancji go skazał za to, że potrącił kobietę na torach, tak? Oni tam się tłumaczą, że przecież no jak to można maszynistę tak robić, że tam biegły tamto, siamto. No dobrze. Czytałem raport Komisji Kolejowej. Raport Komisji Kolejowej wyglądał tak. Był człowiek na torze, pociąg uderzył w człowieka, człowieka nie miało prawa tam być. Koniec raportu. Tylko że wszyscy pominęli fakt, że ten maszynista w ogóle nie zaczął hamować, widząc przeszkodę na torze. On dopiero zaczął hamować po tym, kiedy uderzył w tą kobietę, kiedy usłyszał uderzenie o zgarniacz, tak? I za to prokurator go oskarżył, że nie podjął w ogóle żadnych działań mających na celu uniknięcie wypadku. Chociaż jest to oczywiste dla wszystkich, że nie miał takiej szansy. No ale jednak za każdy maszynista, kiedy widzi przeszkodę na torze, hamuje, tak? Stara się cokolwiek zrobić, zminimalizować skutki wypadku, cokolwiek. Tak, to jest to odruch, jest to normalne zachowanie w tej sytuacji. A tam chodziło o to, że on nie zrobił kompletnie nic. Dopiero po fakcie, kiedy ta kobieta już nie żyła, zatrzymał pociąg, zaczął oglądać i co było najbardziej kuriozalne, zabrał z torów rower tej kobiety, ale nie zauważył zwłok. Złożył rower do pociągu i pojechał dalej. I potem nastąpiło wielkie zdziwienie, że jak to ja potrąciłem człowieka. No tak, no to więc pytanie jest właśnie o to, jak, co badała Komisja Kolejowa i jakie wyciągnęła wnioski z tego. No, chyba niespecjalne wnioski wyciągnęła. Którego ma pan ulubionego ministra? Od czasu Przelejcyka aż do... Żadnego. Niestety żadnego. Wszystko przed panem. Nie pretenduję do takiej roli. To jeszcze ja bym chciał zadać ostatnie pytanie już, może jeszcze mam... Chciałem się spytać o tego, o think tanki i tak, bo tam w klubie jak jeden z komisji. Coraz mniej, bo mam coraz mniej czasu niestety, tak, ale trzeba. Muszę się podzielić, że długo, nawet jeszcze jest długo, jakbym dużo starszy niż tu kolega z przodu, to mi się myliło z Fundacją Batorego, ale nie Fundację Batorego, tylko tak, jest Fundacja Republikańska też. Nie, ale pogrobowcy Fundacji Republikańskiej robili Klub Jagielloński, więc Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Czy tak właśnie, czy o tym, kiedy brakowało nam tych think tanków, czy uważa pan, że takie powstawanie rzeczy są jeszcze potrzebne? To zależy, jaki to ma model działalności, tak? Ja mogę mówić za to, co ja robię. Uważam, że trochę rzeczy udało nam się, że tak powiem, przebić do dyskursu publicznego tak z paroma problemami. Nie wiedzieć czemu wszyscy utożsamiają Klub Jagielloński z PiS-em. Nie wiem dlaczego mnie pisowski minister wyrzucił z pracy na państwowej posadzie i jestem w związku z tym w sporze sądowym, który mam nadzieję niebawem się skończy. Więc nie wiem dlaczego ktoś uważa, że jesteśmy jakoś przybudówką z PiS-u. Ja od PiS-u jedyne co dostaję to 500+ na moje dzieci. Opiekuńczy jeszcze też dostają, tak, dużo dzieci. Więc natomiast nie, ja nie jestem jakimś fanem ani PiS-u, ani Platformy, ani nikogo, tak. Jeżeli widzę, że są jacyś politycy, którzy chcą zrobić coś ciekawego, to oczywiście warto ich wspierać, ale nie, ja nie mam tutaj jakichś sympatii partyjnych. I ta rola, że tak powiem, kogoś to wrzuca do dyskursu, różne ciekawe problemy bardzo mi odpowiada i chciałbym się dalej trzymać tego czasu, bo ciągle mało. Czy uważa pan, że tych think tanków jest jeszcze za mało, czy za mało, czy nie za mało? No jeżeli każdy ma prawo robić to, co chce. Pytanie tylko, czy ktoś jest think tankiem, który przychodzi z misją, czy z kimś, kto bierze po prostu pieniądze za lobbying. No,
Na szczęście ja w Klubie Jagiellońskim od nikogo pieniędzy za lotnik nie biorę, ale są takie tiktaki, które biorą i nie chcę pokazywać palcem. Myślę, że każdy, kto czyta to, te różne raporty, czy się pojawiają w stanie, to dostrzec. Niestety za dobrą ekspercką robotę słabo się płaci, to muszę przyznać, że taniej byłoby się sprzedawać możnym tego świata, ale to nie widzę się w tym, niestety. Do tych raportów polityk sektorowych, które wykonuje Klub Jagielloński, na pewno warto zaglądać, ale książka ukazała się w Krytyce Politycznej. To już w ogóle jest takie schizofreniczne. Nie, czemu? My mamy z Krytyką Polityczną taki projekt Spięcie, tam jest nowa Konfederacja, magazyn Kontakt, Kultura Liberalna i jakby ostatnio się śmiałem, że ten projekt Spięcie, w którym właśnie te różne redakcje nawzajem piszą do siebie i krzyżują się poglądami z różnych dziedzin, polecał Łukasz Warzecha, który jest osobą kontrowersyjną, wzbudzającą raczej różne negatywne emocje. I się wtedy, ja się tak postanowiłem się zaśmiać, że narzekacie na Łukasza Warzechę, że on na wszystko marudzi, a kiedy on coś chwali, to wy marudzicie na niego. Więc nie, to ja nie widzę problemu w wydawaniu książki w Krytyce Politycznej, będąc człowiekiem o poglądach konserwatywnych, katolickich i tak dalej. Na szczęście książki nie skaziłem tymi poglądami w żaden sposób. Staram się być tam przejrzysty, przepoglądowo i myślę, że każdy, kto książkę przeczyta, to tam same książki nie dowie się, jakie autor ma poglądy tak naprawdę. Może się dowiedzieć, jakie autor ma poglądy na kulturę bezpieczeństwa i podejście do kolei, ale raczej nie wnioskuję tego, jakie mam poglądy i też nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, w którym czy jesteśmy tu, czy tam, czy jesteśmy wszyscy ludźmi, trzeba rozmawiać ze sobą, trzeba się obrażać i odwracać się tyłem, bo ktoś ma takie, a nie inne poglądy. To jest paskudne w tych czasach, że tak powiem, baniek społecznościowych, że się tym zamykamy. Fajnie byłoby rozmawiać w różnych mediach i też może inaczej, to też jakby nie ukrywam, że ta książka jest w tym wydawnictwie dlatego, że w tym wydawnictwie ukazała się książka Karola Tremera, tak, Ostre cięcie, która okazała się być sukcesem nawet nie tyle sprzedażowym, tylko tym, że ta książka trafiła pod strzechy, tak? Książka Karola Tremera, Ostre cięcie, poszła bardzo szeroko, tak? Na tyle, że wręcz politycy w programach telewizyjnych polecali, proszę przeczytać sobie taką książkę, że ta książka otworzyła wiele oczu. I więc cieszę się, że wyszła i jakby nie ukrywam, że ja z tego sukcesu skorzystałem, tak? I tu jakby muszę Karolowi oddać dużo sprawiedliwości, że ta jego książka otworzyła dużo oczu i też otworzyła oczy wydawców na to, że kolej jest atrakcyjnym tematem dla czytelnika. I to też pokazuje, że wcześniej że trochę się bano tego tematu w innych wydawnictwach, że uznali, że to jest nieciekawe, tak? A tam jakby mając tą wiedzę, że ta kolej jest tematem ciekawym dla czytelników, stwierdzili, że warto na to postawić. Mam nadzieję, że wydawnictwa, które tej książki nie chciały wydać, próbują sobie teraz próbować. I oby polityczne szybko mogła zrobić jakiś taki duży dodruk, żeby w wielu pociągach jednak ta książka mogła się znaleźć. No właśnie mówią ludzie, że czytają w pociągach i mówią, że to jest trochę takie dziwne. Spięcie to jest bardzo świetny projekt, właściwie wzór taki, można powiedzieć, dobrej debaty publicznej. Czy masz jakieś pytania z Facebooka? Nie mamy. Ja mam kilka w kieszeni jeszcze takich, które miały być na Facebooku, ale nie mam tutaj dostępu do laptopa tak dobrze. Moje pytanie będzie ostatnie. Chciałem zapytać, pociągiem wraca Pan do Warszawy? Oczywiście. O której godzinie? Jakoś po 20. To ja postaram się, żeby... Jeszcze zdążę. Tak, jest dużo czasu. Żeby było nie na styk, tylko... Nie, spokojnie, jak nie... Planowo. Nie ma problemu. To mam dość czasu zrezygnowany. Jeszcze są jeszcze jakieś pytania, to chętnie. Chyba, że już wszyscy mają dość, więc trzeba. Ostatnie połączenia są za 20 zł. Ale to była z Warszawy, która wracałem ostatnio. 20 zł. Jak pan ocenia budowlę dworca tutaj Łódź? On jest pustawy. On nie jest pustawy, on jest całkowicie pusty. To jest marne miejsce, tam nie ma ludzi. Nie ma ludzi. Jak pan stawia, czy jak oni zbudują tutaj tą mini metro, to ten dworzec się pobudzi, czy nie tak stało? Ja to się śmieję, że z analiz wyszło, że w ciągu 3 dni cała Łódź wyemigruje, jeżeli będą ludzie jeździć zgodnie z tymi, co tam było napisane, z tymi analizami, ile to pasażerów ma korzystać z tego dworca, to 3 dni po otwarciu linii w dużej prędkości cała Łódź wyemigruje, tak wychodziło ze statystyk tych samych analiz. Znaczy, ja mam z tym dworcem pewien problem, bo z jednej strony
No, widać wydatnie, że jest megalomania i się czasem śmieje, że ktoś tam mówi, że jeszcze coś tam dobudujemy, jeszcze tu przewiniemy tunel, jeszcze to zrobimy, jeszcze coś i na pewno będzie pracował, tak? Mnie też boli trochę, przepraszam, upadek Łodzi, tak? Bo niewątpliwie z potężnego przemysłowego miasta na progu transformacji, no Łódź podupadła, tak? Mówię po prostu wprost o liczbie mieszkańców, tak? I czasem mówię wprost, że przepraszam bardzo, ale Łódź jest starą kobietą dzisiaj, nie upłaczając nikomu. Proszę? No tak, no niewątpliwie parę ulic wypiękniało, tylko że jakoś ciągle niestety nie widać tego liczby mieszkańców, na czym ubolewam, tak? Bo Łódź jest, ja w ogóle powiem już tak zupełnie z innej beczki, jak przyjechałem do Łodzi, to ten upadek mnie trochę urzekł, tak? Ja trochę jestem turpistą i w ten sposób fascynują mnie rzeczy złe, brzydko mówiąc, tak? Natomiast czy problem pod tytułem transport kolejowy w Łodzi można było rozwiązać inaczej niż budując przy ogromny dworzec podziemny Łódź Fabryczna? Pewnie można było. Czy tunel średnicowy w Łodzi jest potrzebny, żeby transport kolejowy tutaj działał? Czy można było to zrobić inaczej? Prawdę mówiąc nie wiem, ale z drugiej strony zawsze mówię o jednym. Przed zamknięciem dworca Łódź Fabryczna w 2011 roku w szczycie pociągi odjeżdżały z Łodzi do Warszawy co pół godziny, a przez cały dzień co godzinę. Dziś mamy nowy dworzec, mamy zmodernizowaną linię i tej oferty nie ma. Więc jeżeli ktoś mnie pyta, czy ja wolę tamtą ofertę z pociągami, które jechały w zasadzie tyle samo co teraz, bo jest teraz rozgrzebana Warszawa i na to samo wychodzi, to ja mówię, ja wolę te pociągi co pół godziny jednak. I trochę problemem naszym jest to, że my wkładamy ogromne pieniądze w dworce, zamiast wkładać te pieniądze w ofertę, bo jeżeli na przykład spojrzymy na Czechy, to tam za pięciałych dworców jest co drugi. Tylko że z każdego dworca co godzina odjeżdża pociąg, a z niektórych jeszcze częściej, tak? I to chyba nie jest to, że to chyba te pieniądze nie powinny pójść na pucowanie dworców, tylko powinny pójść na to, że to pociągów było po prostu dużo i często gęsto, tak? Oczywiście ja bardzo chciałbym, żeby ten tunel w Łodzi został wybudowany, żeby ta kolej dużej prędkości została wybudowana, tak, żeby ten dworzec służył. Też mam wrażenie, że jest przewymiarowany i też mam wrażenie przede wszystkim, że ta przestrzeń trochę jest mało ludzka, że ten dworzec dawny Łódź Fabryczna był zapyziały, był brudny, wszyscy wiemy jaki był, z barem Bonaza, w którym jak się wypiło rano herbatę, to jak człowiek potem poszedł na badania krwi, to żelazo wychodziło takie. Naprawdę. Ale nie sposób zauważyć, że ta przestrzeń była trochę bardziej ludzka, tak? Ja wiem, że ona była zapyziała, brudna i w ogóle paskudna, ale teraz tam jest trochę jak na cmentarzu. I jeszcze w dodatku takim, że się wychodzi z dworca Łódź Fabryczna i tutaj nie ma przejścia na przykład, jak Państwo zwrócili uwagę. Tu jest ciągle, tam się wychodzi, to jest tak jakby wał trawy i za tym jest płot i nic tam nie ma, tak? I mówimy o nowym centrum Łodzi, tak? No ja tego centrum nowego Łodzi trochę nie widzę, ale chciałbym zobaczyć. Zwiedź się w remoncie. Tam są bloki. Przyszedłem dookoła, bo za wcześnie przyszedłem. Dalej są zastawione płotem, tam jest wietrze remont, ciągle remont. Jakby kontynuując jeszcze zaludnienie dworca Łódź Fabryczna i tunelu, no był duży opór, żeby nie budować stacji pośrednich w tunelu i duży nacisk najpierw społeczny, potem podchwycony przez władze miasta, żeby przystanki pośrednie w tunelu było. I tak dzięki temu powstaje też przystanek Łódź Centrum przy Kościuszki. Czy dostrzegasz ryzyko, że w związku z tym, że tam w zasadzie będzie powiązany z miejską siecią komunikacyjną, no bo tutaj to jeszcze nie jest główny węzeł, główna trasa jest przy Kościuszki. Nikt nie zauważył w komunikacji miejskiej Łodzi, że powstał dworzec Łódź Fabryczna, zauważyliście to Państwo? Nikt nie zauważył. Fińskiego jest dalej zamknięte. Że ten... Żadne linie nie są przekierowane po to, żeby dojechać na dworzec Łódź Fabryczna z głównych punktów Łodzi. Do manufaktury tak naprawdę najlepiej pójść na nogach, przykładowo. No, nie, no bo Pińskiego jest zamknięta przez ten budynek, którego nie można rozebrać. Że ta stacja Łódź Centrum przy Kościuszki tak naprawdę będzie miała większy potok pasażerski i więcej osób będzie obsługiwać niż Łódź Fabryczna. Oczywiście, że tak, bo Łódzko Koło Aglomeracyjne już ma plan na to, jak jeździć w tunelu średnicowym, jeżeli tylko będą w stanie realizować ten rozkład, jeżeli nie będzie można tam normalnie jeździć pociągami, to oczywiście, że tak, oni ten sukces szybciutko dyskontują, bo oni już czekają, mają plany, jak to zrobić, tak, jeżeli tylko na to im PKP PLK pozwoli, to na pewno.
będzie z ich punktu widzenia to będzie pełen sukces. Jeżeli mówię, jeżeli tylko ktoś pozwoli ten sukces wykorzystać, bo oni już przebierają nogami, już są na to gotowi, już chcą jeździć, tak, oni chcą działać. Więc tak, ja to widzę, tak? Pytanie oczywiście, czy to nie skończy się też jakimś, nie wiem, znowu, czy jakieś remonty nie wejdą gdzie indziej wtedy i nie będzie znowu ograniczenia tego, że zbudowaliśmy tunel, ale kopiemy znowu gdzieś indziej, w związku z tym ten tunel tak naprawdę nie będzie niewykorzystany. No, no i na Kaliskiej te tory muszą tak się zrobić. A nie lepszą stacją by była ta trudności? Tam jest woda. Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć. Nie uzurpuję sobie prawa do bycia ekspertem we wszystkich sprawach. Bo to można powiedzieć, że dzięki temu wodzec Łuczkaliska się zmienił, ale nie jest ten sam, co był przedtem. Bo wie pan, bo oni tam budowali w stanie wojennym, wstrzymali, w 93 roku budowali, bo to jest prowizorka. Nie no i teraz dokańczają przez wiadukt wschodni, no bo robi się. A tak to został pusty. Ja jeszcze chciałem spytać o pociągi dużych prędkości. Jak to pan widzi u nas w kontekście zakupu Pendolino i tak dalej? No kupiliśmy Pendolino 10 lat temu i nic się nie zmieniło więcej. Nikt nie ciągnie tego tematu dalej. Czy to było w ogóle sensowne kupowanie? Oczywiście. Wtedy? Jak najbardziej. A dlaczego nie? Ja bym nawet powiedział, że jeszcze za mało, że nie kupiono Pendolino z Michaelem Pudłem. Tak to mam, to mam żal. Bardzo by się przydało. No bo ten pociąg chyba nie osiąga tych maksymalnie swoich. 250 nie, ale 200 na godzinę jeździ regularnie. Jest jedna rzecz, której brakuje w Pendolino. Tam brakuje prędkościomierzy dla, że tak powiem, publicznie wywieszonych. Bo takie prędkościomierze są w wielu składach, na przykład w Flirtach czy w Dartach, które jeżdżą do Złodzi do Warszawy. Natomiast Pendolino jak siedzi 200 na godzinę, tego nie czuć i ludzie o tym nie wiedzą. Jakby tam były prędkościomierze wyświetlające, jaka jest aktualna prędkość, to ludzie szybko by się przekonali do nich. Bo zobaczyliby, że jadą 200, może nie na wielu odcinkach, ale tak. No właśnie, czy to jest sens? Bo te polskie pociągi tam... Oczywiście, że jest sens. Ja nawet miałem pretensje do tego, że Centralny Port Komunikacyjny mówi, że będzie jeździł na liniach komunikacyjnych, które projektuje 250. Ja mówię, po co wydajecie pieniądze na linię 250? Jak już budujecie w nowym przebiegu, zróbcie to na 350, przecież robimy na lata. Po co potem znowu robić modernizację, podnoszenie prędkości? Zróbcie teraz na porządnie. Skoro i tak chcecie zbudować nową linię, w nowym śladzie, wywłaszczać tereny, brać kupę forsy i robić projekt, to zróbcie to na 350, dlaczego nie? No bo jak rozumiem, to Pendolino jeździ po starych torach generalnie. Znaczy po starych, nie, no zmodernizowanych cały czas trwają prace, żeby podnosić prędkości na centralnej magistrali kolejowej do 250 i to trwa i trwa, tak? No bo modernizowanie na starej linii zawsze dłużej trwa niż budowa w nowym śladzie. Przy całkowitym zamknięciu i to trwa oczywiście powoli. Oczywiście tak temat, że inwestycje kolejowe w Polsce się ślamazarzą, to możemy jeszcze 3 godziny rozmawiać, tak? No oczywiście, że się ślamazarzą, tak? Bo i znowu powiem, to jest powód, jest podstawowy, brakuje ludzi do pracy. Bo znowu przez lata kolej była, mówiło się, że kolej jest nieopłacalna, więc nie szkoliło się inżynierów kolejowych, bo ktoś miał się kształcić na inżyniera kolejowego, jeżeli nie było dla niego pracy? Że miał wyjechać w Niemczech pracować? No chyba tylko po to. Bo u nas w Polsce przecież nikt nie potrzebował inżynierów kolejowych przez lata, bo było paru, tak, tych, co jeszcze nie odeszli na emeryturę. No bo po co? Bo nikt nie inwestował, to po co było mieć inżynierów kolejowych? Na dzisiaj, kiedy nagle pieniądze się pojawiają, no przecież ci inżynierowie kolejowi nie spadną z nieba. No to raczej wykształcić, muszą nabyć wykształcenia i tak dalej. A kiedy już w PKP PLK się ich paru zebrało, to przez Centralny Port Komunikacyjny i podkupili 2 razy wyższymi pensjami. Wszyscy nienawidzą spółki CPK z jednego powodu, ponieważ CPK podkupiło najlepszych projektantów kolejowych. Przepraszam. Mogę dalej sięgnąć TRW, tak? Na odcinkach takich jak Warszawa, Katowice. Tak? No ale jakby, no przecież to teraz cały czas się rozchodzi. Cały czas przecież jest mowa o tym, żeby był teraz wariant inwestorski, były publikowane Centralnego Portu Komunikacyjnego na właśnie KDP Łódź Warszawa, tak? I się chwalą, że zostało to zrobione w ultra dużym tempie, a ja mówię, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pchełu. To budowa ma trwać szybko, a projektowanie ma być tak zrobione, żeby to było jak najlepsze, tak? A tu już wszyscy krzyczą na ministra Horałę, że pilnuje łąki, kiedy będzie Centralny Port Komunikacyjny, ale nie mogą się, w końcu nie mogą stwierdzić, czy oni chcą, żeby on był dobrze zaprojektowany, czy oni w ogóle go nie chcą, czy co oni chcą. No tak już ciężko stwierdzić, o co opozycji chodzi w tej sprawie, tak naprawdę trochę tego nie rozumiem.
Znaczy nie, żebym był, jak mówię, nie był fanem PiS-u, tak? Ogromnym, ale no jeżeli ktoś w końcu po latach posłuchy mówi, że chce budować w Polsce kolej, no to ja jedyne co mogę powiedzieć, to zrób to jak najbardziej, bardzo dobrze, tylko zrób to dobrze, tak? A nie szybko, a to wszyscy szybko, musi być jutro po prostu, zaraz. I niestety to ta prędkość w projektowaniu to nie jest. Ja wolę, żeby jeszcze z rok potrwały prace projektowe, przygotowawcze i tak dalej, żeby to wszystko zostało zrobione porządnie, a potem, żeby zostało faktycznie szybko zbudowane, tak? Mamy w Polsce na odwrót. My chcemy szybko robić projekty, a potem budowa trwa latami. A to trzeba zrobić tam. Trzeba najpierw porządnie to zaprojektować i włożyć to więcej czasu, tak? I we wszystko, w projektowanie, w przygotowanie, w konsultacje tego wszystkiego, a potem faktycznie budujmy szybko już wtedy. A u nas jest na odwrót, no i to jest ten problem. A tą docelową prędkość, jak mógł pan wyznaczyć, jak uważa pan, że byłaby. To nie powyżej 350 to już nie ma sensu ekonomicznego. Po prostu potem już opory powietrza i zużycie energii jest tak ogromne, że to nie ma już sensu jechać, a skrócenia czasu jazdy już potem są znikome. Natomiast no mówię, no budujemy na lata i to widać właśnie na Centralnej Magistrali Kolejowej, wielka budowa czasów Gierka, tak? A została na tyle dobrze zaprojektowana, że gdybyśmy się porządnie wzięli za roboty budowlane, to zaraz tam będzie 250 i będzie można jeździć naprawdę szybko. Bo ktoś myślał wtedy perspektywicznie. A ta druga sieć obok? Czyli ta, tutaj 250 to są te, rozumiem, te stare, tak, żeby remontować je docelowo, a tą 350... W nomenklaturze, że tak powiem, unijnej kolejowej 250 na godzinę to już jest high speed, więc to już się pod to kwalifikuje. Ja mam jeszcze taką propozycję. Przenieśmy tę rozmowę w kuluary, jeżeli Państwo będziecie chcieli. A teraz bardzo bym Panu podziękował za tę rozmowę, za dzielenie się wiedzą, bo jest tego ogrom i za tę książkę. Dziękuję bardzo, rozgadaliśmy się.